Partnerami komercyjnymi programu są marki Wedel, Play oraz Higher. Wojewódzki Kędzierski. Jeden podcast, dwóch prowadzących i cztery wafle. Na wszystkie wciągające wątki zaprasza WW. Wojewódzki Kędzierski, najlepsze połączenie, na które zaprasza Play, partner podcastu Play. Usłyszałem dźwięk, że pojawiliśmy się na antenie. Minęła godzina 20. Wojewódzki Kędzierski, nasz wspaniały podcast, tylko w onecie. Eee, proszę Państwa, dzisiejszy gość zadzwonił do nas przed programem, a w zasadzie do naszej wspaniałej pani wydawczyni Anity. Eee, Jakubie, zwracam się do ciebie. Tutaj trochę statystyk. Mieliśmy ponad 100 gości z palcem w nosie, prawda? Tak, tak. Byli dziennikarze, politycy. Prezydenci. Był Lewandowski, a przed... Przede wszystkim był norbi mm -hmm. i nikt nie poprosił o niekonwencjonalny napój przed audycją. Nikt. Każdy się zamyka. Kawa, herbata, standardowe pytanie, woda z gazem lub bez, a ty zadzwoniłeś powiedziałeś, odpowiedziałeś, że. Napiłbyś się piwa, najlepiej bezalkoholowego, więc tutaj wybuchł popłoch. Naprawdę, ludzie nie wiedzieli, tak, co robić, to było tak. za, za wiele wymagań. Biedna Nagle gwiazda przyjechała, co za oczekiwania. No właśnie, tak, tak wygląda Twój Rider, że musi być piwo? <laughs> tak, to, tak jak niektórzy mieli skitelsy w swoich Riderach, że wiedzieli, czy na pewno został przeczytany cały. Mhm. Na przykład skitelsy, czy tam MMM-y z wyjętymi czerwonymi. I jak widzieli, że. Dolotek. <laughs> to <lotek>. <laughs> On sam wyjmuje. Dobrze, ale to zacznijmy od początku, A żeby, żeby było wiadomo. W ogóle, w ogóle. Nie też padło. mi się to bardzo podoba, że nie zostałem za ja powiem imię, nazwisko, a ty U powiesz Sebastian voila. to jest nazwisko, czy Rejent to jest imię? Czekaj, to jest prawdziwe pytanie? Nie, no nie, co, no, czytałem no, o tobie. No, dobra, Sebastian umarę. Rejent, Wala. Sebastian, żeby było wiadomo, że jesteśmy na żywo. tam chciałbym się tutaj e, przede wszystkim przedstawić. To ja, Sebastian Rejent i super, że słuchacie tego. Też Obiec jestem fanem mi. tego podcastu. Potrafiłbyś po, po, powiedzieć coś zabawnego, ironicznego o meczu Polska-Albania? Czy on się odbył? Tak. tak? Aha. No to jakbym go oglądał, to pewnie bym coś potrafił. Czyli jakbym cię zapytał, czy trener Szantosz, dobrze mówię Piotruś? Dobrze. Powinien Od... się zabić, jakie być zdanie? E, znaczy mogę małe wskazówki wykorzystać twoje mimiczne mhm. i obstawiam, że powinien to zrobić, ale <laughs> jestem na nie, jestem przeciwny temu. Ale w, w ogóle futbol jest już tak zabawny, że przegrywa z twoim żartem? Czy, dlaczego nie oglądasz? 10 milionów ludzi oglądało. Że oglądało futbol? Ja tak. czekam aż e-sport jednak prześcignie piłkę nożną. Mm -hmm. Chociaż też wam powiem szczerze, że FIFA nie chciałbym oglądać. Ale ty też, ty nawet w stopce swojej na Instagramie masz, że ty tak. jesteś e-sportowym freakiem. No może nie aż... Jaką stopkę przeczytałeś? No tam, że, tam, że gamer coś, zaraz ci powiem. Dobra. A to nie co? był blałek? Nie, poczekaj, no... A ty zaglądasz Wiesz, w, na, że ty na swojego Instagrama? z tym jestem komikiem? Dzień. Bo ja mam wrażenie, jakbyście teraz jego sportowca zaprosili. I nie Dobrze. Z kim Podobno byłeś, Sebastian, bardzo zachwycany naszą rozmową z Kizo. Byłem zachwycany wieloma rozmowami waszymi. Naprawdę od tygodnia e, obsesyjnie, kompulsywnie e, odsłuchuję waszego podcastu. Szczególnie, że jestem pierwszy tydzień samotnie w trasie jako kierowca. Bo dopiero od. E, a kogo wozisz? Sam siebie. To Zazwyczaj mnie support woził, a teraz mm. jestem sam swoim kierowcą. I. I zabijam ciszę e, waszymi słowami. Bo jeżeli rzeczywiście podobał ci się rozmowa z Kizo, to już jest was dwóch, ty i Kizo. Jestem <grym> ciekaw więcej osób. Się ale ja nie, jestem ciekaw dlaczego. Ale tyś ty się na końcu, że, że jesteś zachwycony tą rozmową, więc nie wiem czy to jest twoje typowe, szablonowe zachowanie. Nie. Czy... Tutaj nie mamy szablonów. Dlaczego on? Dlaczego właśnie pomyślałeś? Ta rozmowa jest ważna. No przepraszam. No tam padają takie słowa, Kizo, co byś chciał osiągnąć w przyszłości? I on mówi coś typu, chciałbym zacząć czytać książki. Mm -hmm. A ty nie czytałeś książek? Zadaje pytanie Kuba Wojewódzki. on, nie no, czytałem e, Psa, który jeździł koleją. Mm -hmm. To była ostatnia jego książka. To była ostatnia książka, którą przeczytał. Mm -hmm. I to cię urzekło. Strasznie. Powiedz mi, bo jesteś nazywany królem roastów. My nie, nie lubimy takich etykietek, bo one są po prostu banalne, tandetne, szybko się z, zużywają. Ja A... też myślę, że z niej wyrastam. I też no, próbuję. Bo też to, o tym też pogadamy. Roasty trochę miały taki swój zenit parę lat temu, wtedy, kiedy wy je zaczęliście, My też z Piotrem dołączyliśmy. No, zrostowaliśmy najważniejszą osobę w polskim showbiznesie i się skończyły rosty. Czyli? Yy, nie. On chce, nie, to usłyszeć, nie tak on chce to usłyszeć bardzo. Tak. Dobrze. E, ty lubisz dręczyć ludzi? Czy lubię dręczyć ludzi? Tak, to jest już serio pytanie. To jest serio pytanie. Mhm. Nie, nie uważam w ogóle, żebym dręczył ludzi. Mhm. Yy, wszystkie takie sytuacje ciężkie, społeczne wolę, wolę omijać jednak. Katarzyna Piasecka jest tak stara, że poznała ludzi z banknotów osobiście. Bardzo dobry żart. Twój. No dokładnie. O Kasi, naszej koleżanki. Tak, ale ale nie, nie, powiedziałeś, nie powiedziałeś skąd i w Low jakim stół. kontekście on Low został powiedziany. To nie mhm. jest, że ty nagrałeś nad dyktafonem w sowie i to jest prywatna... Chociaż. Zaczęło się Chociaż... chyba od gorszych inwektyw. Ale poczekaj, nie upo uporządkujmy. To tak. nie jest hamstwo? Ja, Pamiętaj, ja reprezentuję naszego słuchacza, który nie zawsze wie, jaka konwencja jest dzisiaj. Obgadyw ob obgadywana. A to też prawda, bo nie przedstawiliśmy w ogóle, czym są rousty. Mm -hmm. Nikt... Nie, no to... Myślisz, że ludzie wiedzą? Myślę, że świadomość naszego słuchacza tu już jest a propos. No to, czy to jest hamstwo, jeżeli ktoś, znaczy, to nie będzie pytania, to nie, nie wydaje mi się, że jest hamstwo, jeżeli każdy zna reguły tej gry i każdy mm -hmm. z świadomie bierze w niej udział. Pierwsza walka, jaką widziała Kasia Piasecka, to walka Kaina i Abla. Boże, ale to będziemy cytować moje super nie, żarty. To to nie ja ja mogę tak to... cały podcast przeżyć. Chodzi mi o to, czy często się spotykasz z, nie z niezrozumieniem i ludzie, w miejsce żartu, do dowcipu, ironii, mówią, ham prostak. Brutal. Właśnie tego się trochę obawiałem. Czy jak przyjdę do was, czy będę w te e, ramy wtłaczany. Nie, to nie są ramy, w które wtłaczamy, tylko pytanie, czy bywasz wtłaczany? Czy, Czy by wam wtłaczany? Czy tak, Chociażby to? w poście do tego podcastu zostałem nazwany e, chyba naczelnym hamem e, polskiej sceny stenopowej, więc mm -hmm. przez was chociażby dzisiaj zostałem wtłuczony. Twój ulubiony rejon dowciwów to krocze. Nie. Już Dlaczego nie? tak uważasz? Czy wi widzieliście panowie chociażby. Kroczę? Raz. Raz. Ale oprócz swojego, kędzio. <laughs> Raz. Ale nie, czy widzieliście mu jakiś materiał na żywo? Wszystkie. Znaczy, czy na żywo? O, wszystko. O, nagle? I zaraz nie, porozmawiam. Na, żywo, na żywo? Nie, ale chodzi o to, czy. To zapraszam was na optymę formę. Mhm. To jest Bez mój to, najnowszy z teraz, tak, tak, Z tym, z czym ten obecny mój materiał i z chęcią wam pokażę, że e, jednak komicy potrafią progresować. I... W kierunku ojczyzny? A to jest dobre pytanie. W kierunku chyba autobiograficznym teraz mm -hmm. zmieniam swój styl stand-upowy. Mm -hmm. Ale czy krocze było inspirujące? Było takim twórcą. Twoim... Na samym początku oczywiście. Bo? W kroczu się dzieje najwięcej rzeczy. Literacko. Oczywiście. A receptą. Dla... Stand-upowo, jakby ta kolebka. Kolebka stand-upu w Ameryce i te żarty, które są najbardziej niosłe, no to to jest ten rejon. Ale czy genitalia naprawdę uskrzydlają literacko? Że to jest, czy to chodzi o pierwszy temat tabu, czy temat, który powoduje rechot? Pierwszy temat tabu. Mhm. To jest pierwszy temat tabu. Ja myślę, że każdy komik w mhm. swojej karierze musi wyrzucić z siebie żarty na ten temat. Żeby... Ale na początku kariery, czy wypada na przykład? Nie Kurde, wiem, najlepiej na początku. Ale akceptuję Jan Pietrzak by sobie przypomniał tak, teraz tak, tak. o genitaliach. Nie, ale znaczy, u, u, jako najstarszy. Nie, ale mają no Właśnie, bez... Kuba, tutaj jest też petycja od ludzi. Kiedy ty wreszcie skończysz z tymi żartami z tego rejonu? E, chodzi o, ja nie ja z tego nigdy nie, 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 nie wyrosnę, natomiast zastanawia mnie, bo czy to jest trochę tak, że to jest rodzaj twojej psychoterapii, ludzi psychoterapii? Czy to jest w Polsce, żyjemy w tak zakłamanym i zamkniętym, hermetycznym, pełnym wyparcia społeczeństwie, że dopiero jak się zamkniemy w małej salce, to możemy sobie zrobić orgię wolnego języka, w sensie literackiego oczywiście języka? Tak, podoba mi się, że już jest cała Polska e, nagle wtłaczona w ten, w ten dyskurs, ale zaczynając chronologicznie, wydaje mi się, że to jednak jest najpierw autoterapia samego komika, mhm. czyli osoby występujące performera. I nie wiem, czy pamiętacie mnie, ale z, z tego rowstu jak byłem na Twoim roście, Hmm. Na twoim chyba trochę mniej, ale... No... Ale obrażałeś, tam Marta Wierzbicka dostała. Ale nie o to hmm. mi chodzi, ja byłem y, takim zachukanym y, chłopakiem, no nie byłem jakoś super no ale siebie. ale się na scenie w potwora. Do. Małego Słuchajcie, wariatuncia. W kreatywną osobę moim zdaniem. I... Hmm. Ale co sobie załatwiałeś wtedy seksualnością taką pikantną, jędrną? O co chodziło? E, no myślę, że to były tematy, które jednak nie są podejmowane w rozmowach codziennych. Mhm. Albo chociażby nie ma żadnych, akurat ja przeszedłem przez wychowanie seksualne, ale nie, nie ma żadnych zajęć w szkole z nauczycielem. Ale poczekaj, chciałbyś, to będzie chyba o Maćku Adamczyku. Jak tak. Maciek zadawala dziewczynę językiem, to nie wiesz czy robić ci minety, czy skrobankę. To jest rodzaj edukacji seksualnej? To jest twój żart. Ale czy ja, ale ja nie mówię, że ja edukuję kogoś seksualnie. Ja mówię, że nikt ze mną nie porozmawiał, dlatego mam takie żarty. <grym> Naprawdę <grym> jesteś <grym> ofiarą. <grym> jestem ofiarą edukacji. Bo sobie, co te dzieci za 20 lat będą mówić. Ale poczekaj, mama ci nigdy i tata nie mówili dziewczynka, chłopiec, motylek, kwiatek, prędzi. Bocian. Bocian, kapusta. Tak, akurat y moi rodzice o wszystkim mi opowiedzieli. Ale jak? <laughs> Bez żadnych przykładów, to nie było. Pokaż mi na lalce, gdzie zostałeś pa dotykany Padło hasło mamataka I ja chciałem od tego zacząć mm -hmm. rozmowę, bo do tych roostów będziemy wracać. Bo yy, yy, kogo się najlepiej rostowało w twoim życiu, to chciałbym wspomnieć twój najlepszy mecz. Na, taki, taką nie twoją Albanię, tylko wyjątkowy mecz. Ale jakim ty byłeś dzieckiem w ogóle? Jakim ja byłem? Dokąd w sięgają twoje wspomnienia, gdzie mały Sebastianek po prostu yy, idzie do tej szkoły? Ja wam powiem, tak wydaje mi się, dlaczego w ogóle zacząłem taki mój, e, nie wiem czy to jest romans, ale romans z komedią. Mhm. E, pamiętam jak dziewczyna, która mi się bardzo podobała, w, mając, ja chyba miałem 4 lata, ona 5, e, strasznie płakała. I ja ją chciałem w jakikolwiek sposób pocieszyć i nie wiedziałem mhm. co robić, czy wysłuchać jej emocji. E, nie, po co? 4-latek Znaczył... nie zna słowa emocja. Dokładnie, więc e, postawiłem na humor. I udało mi się. A pamiętaj... Ona została rozśmieszona i przestała płakać, czyli stan emocjonalny zmienił się na moich oczach. I pomyślałem sobie, to jest coś wyjątkowego, to jest coś cudownego. Chciałbym to. Ale to robić jest częścią. część twojej legendy, tak jak piękni dwudziestoletni, to jest część fikcyjnej biografii Marka Łaska. Tak, to jest moje maństwo uprawiane tutaj na potrzeby waszego podcastu. <grym> Ale byłeś takim kla klasowym błaznem, takim człowiekiem, który rozbawiał? Chodząc na terapię doszliśmy do wniosku z moją panią psycholożką, że ustawiłem sobie bardzo dobrze życie po mm -hmm. to, żeby być komikiem, mm -hmm. że w moim domu byłem grzecznym chłopcem, a wychodząc do klasy byłem... Ja tam byłem omnibusem. Miałem bardzo dobre oceny z praktycznie wszystkich przedmiotów. Bo ty wyglądasz trochę, na nakujona. Bardzo dobrze, bo, bo to jednak część mojej osobowości. E, nie, i... bo, tak, teraz, bo tak nie uzgadnialiśmy. Piotruś, ja uważam, że Sebastian jest inteligentny. Sebastian wygląda jak postać z serialu Cudowne Lata. Ale o, Kevin, tak, 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 ale czy to kolega Kevina? Paul Pfeiffer, coś pomiędzy, Znałem ale sobie, wiesz. To teorii wielkiego podrywu, tam Big Bang Theory, to no mnie ale... E, I rzeczywiście ustawiłem sobie, że w klasie postanowiłem, że oprócz mnie nikt nie musi się uczyć, bo ja już znam tę całą wiedzę, więc słowa nauczycielki nie są warte nic. Mm -hmm. I postanowiłem, że będę jej przerywał w każdym możliwym momencie, próbując rozśmieszyć. O. Że ona a, coś tak. mówiła o jakiś wykład tam. Z, z, z matematyki, tak. Ty... Ja jej przerywałem, bekowałem ze wszystkiego. Nie wiem, ona mówi, a to jest twierdzenie Pitagora. Tak. Który ja ma małego. I wszyscy. Co? Nie, nie, nie ta... no co ty. No a, i... I ona mnie wbrała do tablicy. No ja wszystko wiedziałem, więc dostałam, no, dostawałem piątkę i jedynie uwagę do dzienniczka. Więc nie mieli na mnie haków tam. Czyli można powiedzieć, że ty jesteś naprawdę y, urodzonym y, standuperem. Myślę, że szukałem bardzo w swoim środowisku. Zawsze mnie ciągnął żart i szukałem osób śmiesznych i zabawnych, dlatego tutaj też jestem. A podobno ty jesteś dumny, że nie pochodzisz z katolickiej, polskiej, typowej rodziny? Że ja jestem z tego dumny? Tak. Od kolegów twoich. No, pamiętaj z Adamczyk. Adamczyk. Duma mnie nie rozpiera z tego powodu. Nie wiem, czy słyszeliście moją historię, jak zabrałem moich rodziców do kościoła. Nie, słyszałem tam, coś nie spodobało. Poprosiłem, poczekaj, no. poprosiłem rodziców, bo wszyscy w szkole rozmawiali o tym, co się wydarzało na mszach niedzielnych. I też chciałem być częścią tego, mhm. więc poprosiłem rodziców, że chodźmy do kościoła. Chcę, chcę poczuć bliskość z innymi osobami. E, I poszliśmy tam, i po pół godziny stwierdziłem, przepraszam, czy tak wygląda kościół i to na tym wszystko polega. Mhm. To jednak wróćmy do domu. Ale co się działo? Co się działo? No, działa się zwykła liturgia. Zwykła liturgia? Zwykła. Akurat na zwykłą trafiliśmy. Zwykła. To nie był to jest wielki piątek. I to jest powód, że dzisiaj nie chodzisz do kościoła? Nie, myślę, że jest o wiele większa liczba powodów, ale ten początkowy to tak. To jest A, czyli twoi rodzice nie, nie, nie chodzili do kościoła i ty ich wyprosiłeś, żeby iść do tego kościoła? Oni tak. Jak zareagowali, jak mały Sebastian mówi, po pół godzinie chce wyjść? Znaczy moi rodzice, znaczy rodzice uważają, ojczy, że oni są katolikami, więc super, będziemy super. praktykować wreszcie. A ty uważasz, że oni są katolikami? Ja uważam, że moja Zmieną mama dużo z... czyta na temat Jana Pawła II. Więc... Czy jest oczytana w papieżu? Jest oczytana. <laughs> Ale to nie czyni. Kremówki katolikiem. też lubi jeść, więc. Okay. Y a Polacy lubią albo inaczej doceniają żarty o kościele. One ich uwalniają, czy raczej krępują? Y tak jak wcześniej byłem pytany, jaka Polska i jaki jest podział Polski? I wydaje mi się, że teraz się to zmienia. I żarty y z kościoła są jednak. Mogą być na porządku dziennym. Mm -hmm. Tylko wiecie, my wychodzimy, przynajmniej ja wychodzę z tej całej kultury stand-upowej e, anglosaskiej, amerykańskiej. I tam mm -hmm. już żarty o kościele, to, o kościele to już są takie passe. To już się wszystkim przejadło. to już powoli kościoła nie ma. Ale pedofilia to jest dobry materiał. O kurczę, oczywiście. Szczególnie, że mam syna rocznego, więc super. Coraz więcej, częściej myślę o pedofilii. Praszam, czy, czy to, Nie, czyli prosiłem cię na koniec Na koniec tej audycji Nie, Naprawdę uważasz, że to jest w Polsce temat Z którego Polacy chcą się śmiać I w ten sposób ten temat Czy ty cały. widziałeś jak zręcznie przeszedłeś z kościoła do pedofili? Nie, zręcznie, automatycznie No właśnie mhm. Więc myślę, że otwierają się pewne furtki I mhm. zaczyna się rozumieć pewne Sprzężone ze sobą tematy mhm. Zanim zrozumiemy Sebastiana Rejenta to chciałbym porozmawiać o tym, że jesteś wyjątkowym komikiem, i sam to powiedziałeś w jednym z podcastów. Ja jestem z tych komików, którzy byli w robotach. I jest wielu takich, którzy nigdy prawdziwej pracy nie mieli. To prawda. Powiedz mi, co się stało, że postanowiłeś zaryzykować na tę scenę wejść? Bo w ogóle wejść? Wejść, bo jest tak, że jak ludzie zaczynają tą normalną robotę, to porzucają marzenia o byciu piłkarzem, filmowcem i komediantem. Tylko ja nie piastowałem żadnych normalnych robót nie będąc komikiem. Ja już byłem na studiach. A jakie masz wykształcenie? E, kulturoznawca? Magister kulturoznawstwa, tak? Licencjat. Mam e, nie obroniłem pracy magisterskiej. Czy jesteś po prostu po, po liceum? <laughs> <A> po liceum <laughs> mam liceum, jak się wpisuje w jakiekolwiek kwestionariusze, mam wykształcenie wyższe. Nie możesz pisać, jeżeli nie masz. Nieprawda. W sensie mam licencjat. Prezyda. Mam licencjat. A gdzie on jest? Mogę tobie pokazać? Nie wiem, zapraszam do mnie na chatę. <laughs> boję się! Masz syna rocznego, boję się. Znowu yy, no. bo nie będę tobie gadał, przecież wiem, że ty nie ogarniesz, jak się nosi na fasolkę albo jakiś podstaw. Dobrze, uspokójmy tak. tę tak, rozmowę. Mogę? Tak, Piotr. Tak, Tak, <coughs> Tytuł swojej pracy magisterskiej, licencjackiej, tak. to? Eee, tworzenie. Ale masz tytuł? Czy toś potwierdza? No, ja chcę, żeby powiedział ten, ten tytuł, żeby mi się potwierdził. Wydaje mi się, że A tworzenie to... żartów słownych w świetle różnych teorii komediowych na podstawie pierwszego sezonu Comedy Central prezentuje. No właśnie, więc jakie są to teorie ko komediowe? Bo ludzie oglądają Wasze występy i nie wiedzą, nie. że za tym stoi prawie, że nauka i pewne schematy funkcjonowania. Jak te I bardzo dobrze. I tak dalej. A Niech nie, bardzo nie wiedzą. Dobrze. To jest ale, wszystko w sekrecie. Ale my chcemy wiedzieć z Kubą. Ja jak... już, nie pamiętam, czy to Bismarck powiedział, że ludzie nie powinni wiedzieć, jak się robi politykę i kiełbasę. I myślę, że tak samo jest ze stand-upem. Może tak. Jest też takie słynne no. przyszły, przysłowie, e, że, e, nie można, że z humorem jest jak z żabą, że nie można rozczłonkowywać, no bo w trakcie ufachowo jedno Jakbyś i drugie. ty siebie opisał i dopasował swoją postać do którejś z tych teorii komediowych, to która by to była? Już nie, nie rozwija ja sobie w Google lub wyszukam. <laughs> wow, dobra. E, jakim ja się czuję komikiem teraz? Mhm. Obecnie czuję się autobiograficznym z elementami insult komedii. Rzeczywiście, bo jednak jest z ludźmi, czyli przeprowadzam pracę z ludźmi, rozmawiam mhm. z nimi na bieżąco, improwizując. A... E, Czyli to jest coś takiego, co robił Lotek swojego czasu, że opowiadasz... tak naprawdę to jest połączenie? Patrzysz? Nie, mówię, szukam takich dopasowali. linków. Tak, że, że oni opowiadają o sobie. Wychodzą i powiedzą, opowiem wam swoją historię, tak? Parafrazując... No nie, a kojarzycie światową, światowy stand-up? No Kojarzymy. No, to... Ediego Marfiego kiedyś widzieliśmy. <laughs> ja byłem na Jeffrey drogi, w Ameryce. Gdzie byłeś? Na, w Ameryce. Miałem a, od metru od niego w I był szapel na tym samym show i to było wspaniałe. Wow, nie, to super szapela no, zobaczyć. A w formie był? No palił papierosy na stopie, ja nie wiem. Ja się martwię, że on już nie żyje, bo tyle pali. Nie, szapel żyje, całe szczęście. <coughs> to, a, to ja z takich mogę się pochwalić, że widziałem e, Luisa C.K., E, dwa metry przed sobą. A ja widziałem kiedyś w autobusie mandarynę. A mnie kiedyś otarł się o mnie garów w sopocie. E, byłeś, kiedyś oh, wow, byłeś kiedyś pobity po jakimś się. występie? Nie, i cały czas jestem zdziwiony, że to nie nastąpiło. Powiesz, że przejrzałem przy, przy, cytaty na, na forach pod, pod twoimi programami, pod no. rowstami, w których brałeś udział. I bardzo często pojawiała się taka fraza, ona jest tutaj powiedzmy uniwersalna. Uwielbiam gościa. To, że on nie ma mordy obitej, to cud. No i. Czyli się okazuje, że wszędzie same cudne. Ale gdzie pojadę, to cud. grożono ci kiedykolwiek? Tak, miałem, miałem groźbę. Raz grałem na warszawskim żoliborzu <noise> e, w lokalu i nie wiedziałem, że ostatni stolik jest przeznaczony dla, e, dla gangsterki, dla lokalnych mafiozów. I oni nie byli częścią występu komediowego. Nie kupili biletów. Nie kupili biletów, mimo że później nalegałem, żeby jednak zapłacili za występ. E, I myślałem, że jedna, jeden członek publiczności z drugiego rzędu wraca do swojego miejsca po tym, jak skorzystał z toalety, a okazało się, że to był właśnie gość z ostatniego stolika, który przyszedł do mnie mhm. i zamarkował cios. Wkroczę. Ale na scenie ty byłeś jeszcze? Ja byłem na scenie z mikrofonem. I co, i co, jak, i co zrobiłeś z tym happeningiem? Ja, mam, ja gram zawsze kartą wyższo wyższościową, mhm. więc ja jestem bardzo pewny siebie mhm. i to, to jest mój ulubiony styl komedii. Eee, więc... Yy... Gardziłeś nim. <laughs> Dokładnie. <laughs> Ale poczekaj, no bo co? Odszedł tak na spokojnie? D A, zwykle tak, po występie ty... czekają gdzieś za drzwiami. Nie, nie. Zostało mi wytłumaczone, yy, kto, kto, kto tutaj yy, został zaproszony i kto jest stałym gościem, i po prostu się ulotniliśmy. Ale wydaje mi się, że oni byli pierwsi, którzy się ulotnili, A więc powiedz nie miałem mi, problemu. tak zwane osoby publiczne. No bo roztowaliśmy i m, byłeś gościem na moim roście i Kędziora, Szymka Majskiego czy no Urbańskiego. No. I oni później nie mieli takich sytuacji pod tytułem Wiesz co, Sebastian? Ja sobie wyobrażałem, że to będzie inaczej. Czy mieli? A to też dobre pytanie do Was, bo też za dużego kontaktu nie mieliśmy od czasu rostów. No nie chcieliśmy gadać. <grym <grym> co to no dobrze, ale ja pamiętam, że moja dziewczyna, nie wiem czy pamiętasz, Renia, zwana renulką. Tak, ja pamiętam, moj... że Ty po występie przyszedłeś do mnie i powiedziałeś, że bardzo dobry występ. Tak, tylko że ona mało nie straciła przytomności. Ja cię bardzo chwaliłem, bo uważam, że Ty byłeś wtedy w bardzo dobrym momencie takiego brutalizowania, które było potrzebne. Dlatego to wzięliśmy na antenę. Przypomnę, że myśmy wyprodukowali pierwszy Rose, którego ja byłem poniekąd bohaterem. Był też Piotruś i był Sebastian Rejent. Ale ona naprawdę zachowywała się tak, jakby za chwilę miała stracić przytomność, i to nie był żart. No mm, to jest pytanie do niej o dystans do siebie. No właśnie. No właśnie. Ale Czy ty ją bo... odpowiednio przygotowałeś, Kuba? Bo też jakubie, mhm. no już teraz nam no poważnie. Jakubie, no. No. też jest ważna kwestia, że zawsze, jak się odbywa wieczór roustowy, mhm. e, gwiazda, celebryta, dostaje od nas możliwość tematów tabu. Ja nie, ja A... pamiętam, że powiedziałem, żadnych nie było tematów tak. tabu i pewnie. Ale pamiętam, że ty powiedziałeś, że wycięliśmy połowę twoich żartów. Oczywiście. Pamiętasz, bo ja nie Czuję pamiętam. Czuję się poszkodowanym tego. Nie pamiętasz Roosta. dlaczego, albo które? Czy to chodziło o TVE? No ludzi, no bo e, sytuacja. Która była po moim roście, można powiedzieć, trochę polski showbiznes zainfekowała na długie zainfekowała? miesiące. Zainfekowała? Chyba zamknęła go w sobie. Trochę prawda? też. No. Czy tam nie było także jakieś kontrakty firmowe się Leciały posypały? kontrakty reklamowe, firmowe, a Karolina Korwin-Piotrowska odesłała wszystkich do psychoterapeuty. I <gulia> ja nie dostałem żadnych godzin termowych. No, ale e, nie wiem, ale naprawdę nie pamiętasz? Nie, ja nie pamiętam, które były wycięte, więc jestem ciekaw, czy ty pamiętasz. Kurz, a mogę mówić o, o panu Dąbrowskim? Możesz. Bo wydaje mi się, że pierwszy rost jednak on nie był za dobrze e, dogadany. Mm -hmm. e, ja się pojawiłem z materiałem, co jest bardzo zaskakujące tego samego dnia, kiedy był występ. Mm -hmm. Nikt ode mnie nie żądał tekstów mm -hmm. wcześniej. Zazwyczaj mm -hmm. jest to taka instytucja headlinera, czyli osoby, która ściąga wszystkie teksty od komików i przynajmniej patrzy, czy one się nie powiela. Ale ja pamiętam, że myśmy ciebie traktowali bardzo indywidualistycznie. Znaczy wiedzieliśmy, że tak, że rejent przyjdzie i on ma własne teksty. Czyli nie piszemy tekstów dla innych. Przez innych, tylko Rejent ma własne, zawsze. Tak, ja miałem własny tylko on nie został e, jakby przez Nikt nie możliwe prawników mm -hmm. zweryfikowane czy, nadal, czy on jest emisyjny. No pamiętaj, myśmy to zrobili w TVN-ie. Od drugiej chyba 30. Ja pamiętam, ale też pamiętam wasze słowa, nie będzie żadnych e, odepnijcie pasy. Mm -hmm. Zaczy, zabawimy się. I, I rozumiem, że w pewnym momencie zaczęliśmy te pasy zapinać. Tylko tak? ja też bym chciał bardzo pochwalić y, y, Tomka. Mm -hmm. e, przy drugim roście. To jest mój wspólnik, żeby nie było, tak? Ja oczywiście zdaję sobie z tego sprawę. Przy drugim roście e, okazało się, że był temat tabu Głównej Gwiazdy, czyli Michała Szpaka. I ja. A jaki to był temat? Wydaje mi się, że o jego zniewieścieniu lub seksualności. Ale mówiliście o nim Szakira. Szpakira. <śmiech> tak, <śmiech> tylko ja, ja nie dostałem tego Tematu tabu mhm. na liście. I, me, mail nie doszedł. Mail nie doszedł. Dobrze. Ja się pojawiłem z żartami na, na temat y, pana, szpaka i, pana szpaka. Pana szpaka. No, teraz już jesteśmy pewnie na pan po tym roście, ale y, y, Dąbrowski do mnie przyszedł i on ratował moje żarty. To było przepiękne, bo ja mówię, słuchaj, mam wszystkie na ten temat. A on mówi, nie, no, ten to jest żart rodzinny. <grywanie <grywanie> wow, gdzie ty ok. znalazłeś tutaj? Powiedz mi, czy smaki dobry gus przeszkadzają w pisaniu takiego mocnego programu? S y wydaje mi się, że obeznajnie w liczbie żartów przeszkadza. W wymyślaniu kolejny, kolejnej komedii. Ponieważ ja na pewno nakładam mnóstwo obostrzeń na siebie, ponieważ już wiem, a dobra, w 77 Steve Martin to powiedział i nie chcę, żeby moje było zbyt podobne do jego żartu. Mhm. Więc ta masa komików, którą mamy przed sobą, a nie tylko korzystamy z polskiej bazy, tylko też z, z angielskiej, no jest przerażająca i zdublowanie się materiału jest niełatwo. Ale czy ty masz takie? Bo kiedyś na przykład utwory Michała Wiśniewskiego na historycznym roście Michała Wiśniewskiego tak. porównywałeś do dźwięków defekacji twojej mamy. I teraz jestem... Super. Czy dzisiaj byś to zrobił? Wow, znowu... mam dumne by było. Chodzi o to, czy na przykład nie, Ja bym że... zmienił teraz, że moja mama jednak lepiej to robi niż pan Wiśniewski gra. Twierdziłeś, ja że... teraz ze wszystkimi jestem na pan, nie wiem dlaczego. Aby to <laughs> rozumiem. A my to rozumiemy. Twierdziłeś, że hif i AIDS to imiona dzieci Michała Wiśniewskiego wybrane przez mandarynę. Dzisiaj byś też napisał taki żart? No dzisiaj nie są ze sobą. Więc trochę by się zdezaktualizowało. Ale, wiecie, mm -hmm. bo ja dzisiaj obejrzałem Wala ten program. No, to I, jest już i, bardziej aktualne, tak, to jest i coś, to, co. Tak, ja sobie obejrzałem i kurczę blade, zacząłem, zacząłem się zastanawiać, czy, czy ty, nie chcę ci tutaj obrazić, ale ty złagodniałeś. Ty A jesteś ty... zupełnie innym gościem niż my cię pamiętamy. Co bo się jesteś... stało? To nie jest coś dla mnie obraza. Albo, zapewne. ale mam. <laughs> Dojrzałeś! Dwie teorie, czy ty tak. złagodniałeś? Tak. Czy język narracji stand-upowej i ewentualnie. Twój, jakby język, którego używasz, czy ja się przyzwyczaiłem? O, masz, nie, o. nie wydaje mi się, żeby się przyzwyczaił. Obstałem, że ja złagodniałem. Poza tym, też jedynie chyba moją twórczość kojarzycie z roastów, czyli dosyć, dosyć specyficznego. Nie, ze stand też. Tak? Stand-upów też, tak. O i programów. Tak, no żeby. to tak, rzeczywiście. Kiedyś byłem komikiem, e, który posługiwał się one-linerami. Eee, nie wiem, czy kojarzycie, że Woody Allen był stand-uperem? Oczywiście. Mm, oczywiście. Mm. No... <laughs> to Tadeusz Drozda też. No, <laughs> to teraz nie wiem, czy kojarzy. Nie, nie. No wiadomo, że, że zaczynał na scenie, no. Że pisał oraz tak, sobie on miał, i tak. Tak, typowe właśnie one-linery. Że mm. miał szybkie, krótkie... To, to czasami zajmowało tylko zdanie, żeby dojść mm. do puenty. Ja też się w tym specjalizowałem. Tam nie ma za wiele prawdy mm -hmm. w one-linerach. A teraz wydaje mi się, że dorosłem, no, ja jednak coś przeżyłem, nie jestem już e, 21-latkiem. A ile masz dzisiaj, przypomnij? E, 33 lata. Dobry, ryzykowny wiek. A czy skąd plotki i sugestie, że masz no, pewnie lekkie? Pewnie z Twoich ust za chwilę. Skąd? <grym> plotki i sugestie, które słyszałem z innych ust, że masz lekkie stadium autyzmu. I ty mówisz. Wow, a skąd Wy to macie? Od twojego lekarza. No właśnie najgorsze, bo ja dopiero co poszedłem na diagnozę ADHD, autyzmu, Aspergera. Wiesz, że... Już ale... się nie nazywa to Aspergerem, ale... Nazywa się teraz Rejentem? Nazywa mam Rejenta, tak. Nie, ale serio, bo, tak. bo parę osób o tym mówiło, ja wyciągam takie rzeczy, bo staramy się w naszej audycji jednak odsuwać to cenzurowanie, nie tylko żartów, co też pytań. Czy coś jest na rzeczy? Nie chcę wam spoilerować, ale zapraszam na mój najnowszy program Sebastian Rejent Mam Autyzm. Jezu, wspaniałe. Wspaniał. Wspaniał, Poczekaj, a czy miałeś? Przepraszam, czy miałeś kiedykolwiek Sebastian wyrzuty sumienia po jakimś swoim programie, występie, żarcie, że zakuło cię Twoje wewnętrzne dobre człowieczeństwo. Człowieczeństwo, wiesz co, zawsze się czułem, przynajmniej na początku, jak miałem tę ełinery, to czułem się, że ja jestem tylko wykonawcą. Że te żarty zostały przeze mnie napisane i one są na przykład idealne, perfekcyjne, a ja nie jestem godzien, albo w nie, niegodny sposób je podałem. Ale to mówisz o jakiejś dwubiegunowości takiej trochę? Nie, tak? dlaczego? Że napisał ten gorszy rejent, a ten drugi je sprzedaje. Nie, nie, mówię, że napisał lepszy rejent, Aha. a gorszy je sprzedaje. Mhm. W drugą stronę. Mhm. Czyli nie miałeś... A to nic. nie jest dwubiegunowość? No tak, już mówiłem. To tak jakbyś napisał książkę i później czytał audiobooka i się czuł kurczę, jednak. Tak to też powiem. zrobiłem. W środku mojej biografii, ale to znaczy, że nigdy nie miałeś takiego, o rany przesadziłem. O rany przesadziłem? Miałem, bo w historii Rosów zdarzały się jednak osoby, które były niezadowolone. Proszę. O! Czyli kto? Oprócz Na Twoim roście się zdarzyła taka osoba. No, kto? Prawda? Mhm. No, ale ja kto? był Twój bliski przyjaciel. Ryszard? Tymon? Rysz. Tymon. Ja? Ale w ogóle Tymon, jak patrzyłem na jego twarz, to miałem wrażenie, że on poszedł na wieczór literacki, a lądował na ringu. Myślę, że to bardzo... nie, nie, nie zdawał sobie sprawy. Jest jedno z to rozwór, było bardzo dziwne, że on został chyba przygotowany, czym jest roast. Jakby... Tak, ale no, sam śpiewał piosenkę, Rysio. Tak, tak. Ale ty się urodzisz... I wydaje mi się, że on mógł czuć się urażony naprawdę tym, co się wydarzyło. Nie taka była moja intencja, bo jednak myślałem, że Uważam, jest designerski. Że jeżeli facet ma bardzo młodą żonę, 15 lat, ona miała wtedy, to nie chciał, żeby się publicznie z niej śmiać. Nie dał jako temat tabu. Czy ja mam autyzm? Dobrze, to teraz y, zrobimy kropkę, co? Bo gadamy już dość długo mhm. i wrócę i zaczniemy jeszcze, ja chcę wrócić do Twoich początków. Dlaczego to się tak potoczyło, a nie inaczej? Wrócimy też do rostów i do żartów, które. No i. Jeden, Gdybym był Jurasem, to, to ciężko byłoby mi go znieść, ale o tym pogadamy. Mówisz o tym, że, a wiem. Tak, tak. To, to dość ciężki żart. Ale, ale Juras ma klasę i Juras jest, wiesz, gościem, który. Juras z... też jest... ma masę i w ogóle jej nie wykorzystał. I I 29 po 20, zaraz wracamy. Na najlepsze rozmowy zapraszam marka numer 1 na świecie w produkcji AGD. Hajer. Www. Wciągające i wyjątkowe. Partnerem rozmów wojewódzki i kędzierski są wafle www. Sebastian Rejent, ciągle naszym gościem jest w studio. Pierwszy gość, który pojawił się u nas z rajderem technicznym i powiedział, co chce, czego chce się napić z naszego kubeczka. Sebastian. E... Czekaj, czy wy nie możecie przeboleć tego na Nie, nie mogę, bo no. jestem szokowany. No mówić, Trzaskowski to był, panie. I co, nic nie chciał? Nic nie chciał, wodę ledwo. E... Carlos Mencia. Carlos Mencia. Mencia. Tak. To jest gość, do. Gdy... Brzmi jak ziolek na potencję. <laughs> Poproszę dwa. Słuchaj, to jest facet, którego występ zobaczyłeś i odmieniło to twoje życie. Tak, no bo zobaczyłem, że, można, że ja bym też mógł to robić. I tak się zastanawiam, czy gdyby, gdybyś pierwszy stand-up, no bo tutaj Eddie Murphy jeszcze wspominasz mhm. go i to ten jego program, ale ten czy, czy gdyby, by, by, gdybyś Menci nie zobaczył jako tego pierwszego to czy twoje życie mogłoby się potoczyć zupełnie inaczej, gdybyś zobaczył, nie wiem, stand-up panów z kabaretu pak na przykład. No też było. pamiętajmy, no wychowywałem się w kontekście kulturowym polskim, więc widziałem jakby polskie monologi sceniczne, które są dosyć zbliżone do stand-upowych. Mm -hmm. Pan A Marcin dziś, Daniec, Kryszak. Krysza, Grabowski, Andrzej, prawda? Dokładnie. Nawet kiedyś Gajos to robił. Oni niekoniecznie są, to nie są koniecznie autorskie występy, nie są twórcami w e, całościowo tekstów. Ale jednak no, nikt tego nie wie. No, to są wykonania, które można nawet do dzisiaj otworzyć na YouTubie. Ale ty jesteś z, z jednym z tych, którzy grzebią nie tylko w tym stand-upie, który teraz jest tu i na bieżąco, tylko grzebiesz w historii w ogóle całego zjawiska zagranicznej. No tak, ja jestem Data Horderem. No właśnie, no to. Proszę? No... Data hoarder. To teraz mi powiem. A, że coś ja coś jestem, ja jestem, na, jestem cyfrowo wykluczony. Musisz mi Naprawdę? A tak. co po co ci ten laptop tutaj? E, bo, żeby... żeby nalepki sponsorów można było <grym> e, no i Czekam na ale jest, ale co to Ale znaczy? co to znaczy, że jesteś data? Że e, faktycznie ja w faktyk. Polsce lub możliwe, że na świecie mam największą liczbę specjali cyfrowo zachowanych, zarchiwizowanych. Okay. A w tym sensie. Komediowych, tak. Okay. No i moje Czyli pytanie. Czy jesteś kolekcjonerem? Kolekcjonerem. Wcale nie mam autyzmu. kolejne pytanie jest takie. Dlaczego Steve Martin? I dlaczego zadaję to pytanie? Bo my mamy te skojarzenia z filmami Free Amigos i yy, a, jego, tak, jego no. telewizyjnym dorobkiem, a nie znamy, bo jakby stand-up, to, że się działo wiele lat, wiemy, ale przyszedł do Polski w miarę relatywnie niedawno i świadomość o nim. To prawda, no ile tutaj mamy na liczniku? Możliwe, że 13 lat mhm. albo 14 polskiego świadomego stand-upu, mhm. a jednak Steve Martin jest taką postacią, który jako jeden chyba z pierwszych komików e, zaczął wyprzedawać stadiony. I on nie był jeszcze w trendzie komików e, e, klubowych, a był e, komikiem, który zajmował się antykomedią. Więc ja byłem oczarowany, szczególnie, że jedynie I co, można on na poważnie. On, on udawał półprofesjonalnego komika. Okej. Okay. Ale narzędziami bardzo amatorskimi. Ale nie komika. był Andy Kaufmanem z drugiej strony. On był wyś, wy, 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 wy pośrodkowany. No dobrze, a czy yy, powiedz mi, czy... Bo ten... Ja na przykład, on... przepraszam, ja na przykład no. myślałem, że jak rozpoczynam swoją karierę... To, że jestem właśnie, Steve się Martin. wzoruję na Steve'a no, Martine, a się dół, okazało, że... Siwiejesz. Dokładnie. Też czekałem, czy w wieku 28 lat będę już cały siwy, ale no jeszcze mi trochę do tego zostało. I myślałem, że zaczynam w ten sposób, że mam rzeczywiście ten abstrakcyjny humor, może lekkie one-linery, ale okazało się, że szybko to szło w stronę bardziej Antonego Dżeselnika, czyli takiej ost ostrokomediowej. Ale powiedziałeś, że jesteś, wychowywałeś się w polskim kontekście kulturowym. Piotrek Szumowski, o którym gadaliśmy na tak zwanym Poza Opowiadał nam tutaj, że są takie rejony, gdzie żarty ze Smoleńska nie wchodzą, i są takie rejony, na przykład, że żarty z Ubera nie wchodzą, bo po prostu nie ma Ubera. Tak, bo ktoś nie, przeczy... nie dowiedział się wcześniej, że w Radomie go nie na ma? Na przykład. Do dokładnie cytował chyba właśnie Radom. E, masz w głowie, albo potrafiłbyś teraz odtworzyć taką polską mapę do wcipu, gdzie coś przechodzi, a gdzie coś nie przechodzi. Czujesz tą taką geograficzną zmienność, że południe, północ. No, staram się nie, ponieważ też nie korzystam z politycznego humoru, mm -hmm. więc myślę, że nie to aż tak mnie nie boli. Obyczajowe, no pedofilia nie jest wskazana na e, Podkarpaciu. Mm -hmm. Bo co, jest wybuczana, czy jest cisza? No się zastanawiają, czy... By... wspominają, na wspominki ich bierze. Dobrze, a, a, a na północy? Na północy? Mm -hmm. Wiesz co? To wszystko zależy, czy ze smakiem jest to zrobione. Mhm. A na przykład, czy Andrzej Duda, nasz prezydent, jest światowym no. fenomenem <laughs> autorostowania, czy, czy masz jeszcze jakiś innych faworytów? Autorostowania? No. no nie, no to chyba można wymienić jakichś celebrytów jednak koni. Na przykład. Na przykład mhm. nie jestem dobry w celebryckość, czy. Nie wiem, ty ostatnio w programie zaprosiłeś jakąś Karolinę, która już nie jest Karoliną. Derpiński, jest... tak. Dokładnie. A na przykład Natalia Janoszek versus Krzysztof Stanowski. To jest... O, bardzo mimiczna. A to jest dobre dziennikarstwo, czy to już jest roast? Eee, to pytanie do Was. Nie, ale to my ciebie pytamy, to jesteś gościem. Szczerze, nie widziałem tego odcinka, więc też nie wiem, jakie tam zostały e, narzędzia komediowe wykorzystane. Czy to w ogóle jest komediowe? Znaczy, komediowa jest, jest strona Natalii Janoszek. Krzyziek przyłożył zwierciadło. No to czyli nie bardzo. No, dlatego właśnie zastanawiam, bo niektórzy twierdzą, że. No Nie, też zapytajmy sobie szczerze, czy pani Janoszek się zgodziła na wycierostowaną? Jej obecność publiczna jest już jest składa, wyrażeniem zgody. zgody, tak. Wszystko się No, moi prawnicy publicznie. myślą inaczej. A jakie... ty masz prawników, naprawdę? A <laughs> nie. A jakie są zasady branżowe, z czego A nie, nie żartujemy? Się, że uwierzyłeś wszystkie. Są jakieś zasady branżowe, z czego nie żartujemy? Są na pewno zasady, żeby nie kraść żartów. No, dobra. Bo to jest, to jest, jest, kiedy, jest Kiedy po raz pierwszy ukradłeś żart komuś? Kiedy ukradłem Dlaczego Rucińskiemu? Bo był jednym z pierwszych komików w Polsce. E, kiedy ukradłem żart? Myślę, że nieświadomie mogłem wymyślić z kimś dokładnie ten sam żart. Mm -hmm. a to, się... to jest fajna libija. A czy jest, jest <laughs> tak właśnie, że, że chłopaki oglądają, pokryją mu te amerykańskie historie i tłumaczą, i potem myślą, że nikt z, z publiczności tego nie obejrzy. Były takie e, precedensy. Kto? Nie no, kto, nawet pewnie nie znasz, ale byli komicy, którzy zaczynali swoje przygody ze stand-upem. Jeden do jednego? Jeden do jednego Robina Williamsa bity. No tak, ale to takie mówię klasyki. O, ale mówisz o Polsce, czy w ogóle? O mówię o Polsce. Że byli komicy, tak. którzy kopiowali... Nie, którzy mieli jeden do jednego. Przepisane, i z, w tłumaczu. I oni są aktywni teraz? Są aktywni. Ale już nie, nie kradną, bo zostały wytłumaczone. A czy ty uważasz, że dowcip Abelarda Gizy o papieżu w telewizji, w mediach, był momentem krytycznym polskiego stand-upu? Był. A coś zgasił, czy coś narodził? Narodził, zdecydowanie. Jest to pozytywny moment. Bo? To był przeskok chyba dla Abelarda i całej grupy. Stand-up na marginesie, jeżeli dobrze pamiętam. Mhm. Chyba coś źle pamiętam. Stand-up bez cenzury. O, tak, chyba tak się tak. nazywało, e, gdzie oni zaczęli sprzedawać zamiast 100 osobowych sal nagle przeszli do teatrów. Mhm. I cały stand up dzięki temu również wzrósł. Czyli skalowalność. Oczywiście. A dlaczego taki młody, inteligentny, prawie z katolickiej rodziny mężczyzna jak Ty? <laughs> ktoś tu jest? Chce ch i chciał pracować jako wróżka. Ty, czy ja chciałem? Ja myślę, że też jestem niepa, nieporadny, jeżeli chodzi zawodowo oraz szukałem zawsze zajęć y, maksymalnie dwumiesięcznych, ponieważ musiałem łączyć to ze studiami. A jakie miałeś kompetencje w branży wróżkarskiej? Gadane? A tak, ale nie, tak serio, tak serio to y, pisanie na klawiaturze dziesięcioma y, palcami. I to jest kompetencja, żeby przewidzieć przyszłość? Oczywiście. Ale, bo... Bardzo szybko przewiduję przyszłość dzięki temu. A jakie pytania ludzie najczęściej ci zadawali? Jak byłeś wróżbitą. To jest trochę inaczej. To jest, wysyłane są scenariusze do, do prasy i ci ludzie odpowiadają na te scenariusze. A, możesz tak wyjaśnić, bo co Jasne. się stanie z Twoim. Nie, mężem, nie na przykład, tak? e ja dzwonię. Róż i... Dawid oznajmia, no. że widzi twoje szczęśliwe sześć kul. Napisz do niego smsa o treści, aby wyjawił tobie numery na tych kulach. I. I ludzie grają w totka e, przez wróżkę. I wygrywają? No dobrze, bo. A ty a ty, bójś, ty możesz napisać do mnie. jest taki. Frivie, jest, tu. ty byłeś tym ten... Dawidem? Ty bójś, ja byłem wieloma różnymi wróżami że to jest cały system sprzężony ze skryptami. Czyli to jest po prostu taki call center wróżbiarskie, tak? Kurczę, to jest taki biznes. To jest no ogromne pieniądze na, są tam na zaangażowane. Na jest teraz dokument telemarketerzy o skamie na zbiórkę dla yy, funduszy yy, Super, z chęcią obejrzeć Obejrzyj. To jest właśnie o tym. I moje pytanie jest takie. Myślałem, że już obejrzałeś. Ja wam mogę powiedzieć ile pieniędzy te Piennie, organizacje... Pieniędzy. pieniędzy. mówię, żeby tutaj y, emocje były tak, i, tak, napięcie. Tak ile emocje. pieniędzy tam się przewija. Twoja rozmowa, ile kosztowała tego petenta? Jedna. Ja To nie będzie ciekawe, ile ja wyciągnąłem od ludzi, ale najciekawsze dla mnie jest, że e, e, mieli e, panią sędzinę, e, która zostawiła tam 100 tysięcy złotych. Na dzwonieniu i pytaniu. Na się... dzwonieniu wróżki, czy, e, czy ta osoba, która teraz, której sprawa jest e, prezentowana, czy jest winna, czy nie. A powiedz mi, czego oczekuje klient? tym. Miała... Czekaj, Kuba, czy ty słyszałeś? Tak, słyszałem. Wróż Stwierdzał, czy ktoś jest niewinny czy nie? Ale poczekaj no, są różni ludzie, mają różne kompetencje, ja nie kwestionuję, bo nie znam. No, <noise> no i poczekaj i nie jak mają. się zakończyła ta sprawa? Ob jak się zakończyła? A. No, ten facet no. był niewinny, a siedzieć. Myślę, że będzie dokument na ten temat. I ty się w tym odnajdywałeś? Bo to w ja... ogóle, to była straszne. Ja się czułem najgorzej, jak kiedykolwiek, w swoim życiu. Mogłem Ale wykorzystywałeś się czuć. wtedy jakieś gify takie, czy, czy knety? Gify? Knety komedio. Ej, beka, kul, lotto, kule się toczą. <laughs> Chodzi o to, czy pomyślałeś, że to jest dobry materiał na bekę, czy raczej byłeś wtedy jeszcze płochliwym młodym chłopcem? Myślę, że byłem zawstydzony, e, czym się param albo jak, jaką pracę dostałem Dobrze. akurat. Będąc dobrym komikiem trzeba mieć zrujnowane życie. Bardzo mi się podobała ta refleksja, bo ona świadczyła o tym, drogi Sebastianie, że dojrzewasz, bo to jest twoja refleksja. Czy to jest m, według zasady im, im gorzej, tym weselej później? O co chodzi? Trochę tak. A, a to otwórz się teraz. <słuch> Podoba ja. mi się, że się czuję, jakbym był jakąś aplikacją na twoim e, pulpicie. Ty otwórz się Sebastian, teraz dwuklik i otwieraj się. Dobrze, co to znaczy? A w którym elemencie twojego życia ono się rujnowało? W którym moje życie się rujnowało? Tak. Jesteś z fajnej rodziny, prawie cię akceptowali rodzice. Tak, prawie przytulany byłem. Byłeś więc... prawie ochrzczony. <śmiech> A <śmiech> kontakt, jest kontakt... córka jest ochrzczona? E, moja córka nie jest ochrzczona, ponieważ mam syna. A, córki nie chciłeś. Konsekwencji córki nie chrzciłeś. Żeby było... I nigdy je nie ochrzczę. I chcę, żeby to było dzisiaj w plejadzie go, podkreślone. Nie ochrzci córki. Rejen nie ochrzcił córki. I nigdy tego nie zrobił. Dobrze, co to znaczy, że trzeba być, żeby być dobrym komikiem, trzeba mieć zrujnowane życie? Wydaje mi się, że trzeba coś przeżyć jednak w swoim życiu, bo można się zamykać na byciu komikiem jednak słownym, literackim, żarty słowne, uprawiać właśnie szermierkę językową, a można jednak się otworzyć, mówić o emocjach, mówić o siebie, o swoim przeżyciu, o cięższych chwilach w swoim życiu. No mhm. ale to rozumiem, że to, to doświadczenie chociażby zawodowe, małe, tak. ale jednak pomaga bardziej w robocie niż yy, szkodzi. A mówisz teraz o tym, że byłem od wróżem? chociażby żebyś że byłeś wróżem, że byłeś w McDonaldzie i tak dalej. Na przykład mam takiego drive'a, że wiem, że nie chcę wracać do takiej pracy. Chociażby Mogę... To mnie utrzymuje. Ja miałem podobnego drewna, tak. Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem to... czy, czy znam kogokolwiek, kto pracował jako ma... sprzedawca i marzy o tym, żeby tam wrócić. No nie, ale to motywuje i potem. Nie, są sprzedawcy, są handlowcy, którzy chcą. Słuchaj, bo powiedziałeś o, o ciężkim życiu. Masz żonę. <grym> o! A, nie, wreszcie o tobie! My nie wiemy, my nie wiemy, o, my, my nie wiemy o tym nic z No właśnie, co e... się dzieje, panowie? No twoja żona jest zajęta. Ja, ja mogę kogoś pozdrowić. <grym> e... Co ona na to wszystko? Bo to, tak jak mówiliśmy o normalnych normalnych robotach, to e... no, podejrzewam, że jej mama dzwoni i mówi, co tam Sebastian wygaduje. Koleżanki dokuczają. Wręcz przeciwnie. Ja mieszkam za zaludką z moją teściową praktycznie w blok w blok i często się odwiedzamy, mamy bardzo dobrą relację ze sobą. Szczególnie, że 3 lata czekając na wybudowanie się bloku, w którym mieszkam, mieszkałem z teściową. Mieszkałeś z teściową. Mieszkałem z teściową. Rozumiem, dlaczego wcześniej mówiłeś o tragizmie swojego no, życia. Oczywiste. No i teraz moje pytanie drugie, bo gratuluję. Cieszę się bardzo. Proszę pozdrowić panią Co to znaczy, Dlaczego mi gratuluję? Teraz, jak wybudują blok to jeszcze to jeden, to będziesz tak, tak, mieszkał tak, bez żony. No i pytanie jest, czy rodzina w twoim wypadku wpłynęła na postrzeganie komedii? Że ciebie to albo otworzyło, albo ograniczyło. Tak, dokładnie. Otworzyło Pan mi to. Pan mi opowie. Szczególnie, że moja żona na przykład zawsze wypytuje, a ile jest żartów na mój temat? I które są na mój temat. No I... na przykład żartuję, że twoja żona piła do końca ciąży. Że moja żona piła do końca tak, ciąży. To jest z twojego programu. A tak. A, ja, ja jestem ja. przygotowany. I to ludzie kupują, mówią ha fajne. A ja nie wiem, czy ona piła. Wydaje mi się że żart jest, że ona chciała pić do końca ciąży. A że ja bym chciał, żeby moja żona jednak piła. Widzisz, się na kontekst jest trochę inny. Dobrze, ale poczekaj, i ona dowiaduje się o tym i ona. Jak jest... się dowiaduje? Ona mi każe mówić y, te żarty przed pierwszym występem. Naprawdę, żona ona jest swoim pierwszym recenzentem? Tak. Bardzo mnie wspiera, wysłuchuje i narzeka, że dlaczego tak mało jest oni. Ale. Howard Stern jak pewnie wszyscy wiemy, potrafił Howard Stern Stern potrafił żartować z faktu, że jego żona poroniła, to był dla nas szok. Ameryki... Ale ta e, Ostrowski, pew e, Ostrowski, nie, nie, nie o to chodzi, chodzi o to, że twoje dziecko też się już doczekało żartów na swój temat w twoim programie. Tak, ale w najnowszym, no. w, w formie. No. mam na temat swojego syna e, no. parę żartów i i co? I? Jaka jest jego recenzja? Na razie taka go to. Zastanawia mnie? I tyle mówi. Czy to jest czy to jakiś rodzaj jednak perwersji? Jako źródło inspiracji patrzeć na tego swojego małego syna, który nie jest ochrzczoną córką, i wymyślać żarty. No wymyśliłeś żart, że, że kupiłeś fantoma z dziecka i że uprawiasz seks z tym fantomem. W trochę więcej kontekstu. Kuba. Nie bo o to chodziło bardzo co źle. <noise> On manipuluje. Tak, tak, manipulujesz faktami. Że wielogodzinny seks z fantomem dziecka. To nie jest. Wybiórcze żarty z Kubą wojewódzkim. Czy to nie jest trochę chore, Sebastian, że ty żartujesz publicznie na temat swojej intymności? Swojej intymności? No, trochę jest... chore, ale dla kogo? Jeżeli ja się czuję z tym dobrze. To jest abstrakcyjnie postawione pytanie. Nie wiem, jakie a, a audytorium. Jak ty uzna... się czułeś z tym żartem, jeżeli go słyszałeś? Mnie bawią twoje żarty, ja lubię przekraczać no granic. Ale ja chyba nie jestem stereotypowym wyciągiem st ze stereotypowego Polaka. No, nie jesteś, Bardzo Bo nie się. widziałem cię na moich występach, więc też nie dajesz zarobić. Bo my siedzieliśmy w bawii. ostatnim rzędzie jako ci <laughs> Ale powiedz, a kto przychodzi na te występy, właśnie? Bo jeżeli Kuba nie jest tym stereotypowym Polakiem, Mhm. To kto, jakbyś mógł procentowo określić, intelektualiści, dwa krzesełka? Duża rzesza na pewno e, przychodzi jednak z roastów, bo tych, tego materiału i tej twórczości mam najwięcej w internecie, mhm. więc to pewnie ma największe zasięgi, jeżeli e, może to cię ktoś kiedyś na ulicy powiedział to ty? Oczywiście, wiele, Jak? to się zdarza. No, na przykład e, cytowanie moich żartów Roustowych. Na ulicy? No tak. Czy to wywołuje zamieszki? No to... <laughs> w moim osób, kierunku, nie? Że wiele osób mi zadawało pytanie, ja bardzo lubię pana Rejenta, ale czy to będzie cytowalne, co on tu przyniesie? No na razie jest. Czy to był Tomek Dąbrowski? <laughs> nie, to był jego syn. Bał się, że jego weźmiesz na warsztat. No ale przerwałem, przerwałem ci. Tak, więc z Rosów, na pewno rzesza fanów przychodzi. W pandemie jednak wszystkie występy stand-upowe umarły. Nagle się komicy obudzili z ręką w nocniku, że nie mają żadnych innych umiejętności i co dalej począć w życiu. I przez przypadek rozpoczęliśmy z Piotkiem Szumowskim, którego i tutaj gościłeś, i nawet w swoim mhm. programie telewizyjnym, rozpoczęliśmy serię streamów, które nazywają się Rent i Szumowski w domu na streamie. I okazało się, że jestem spoko gościem. To też mi dużo dało, że A jak twoi ludzie nie, z, nie znają jakby kontekstu, z którego pochodzę, że, że jestem jednak po studiach, jestem feministą. Nie, nie śmieszą te rzeczy, Jesteś które prezentują. Tak, na pewno. Przeczytałeś definicję, tak? <głos> <Nawet> <głos> Ona jest jest dosyć szeroka. Tak, jest A jak niele... twoi również spoko koledzy, którzy też byli naszymi gośćmi, chociażby Pacześ, Rafał czy, 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 czy Lotek, wspomniany już dzisiaj parę razy, jak oni występują na stadionach, to tak. jakie jest twoje uczucie? Jak oni występują na stadionach... No, a ty nie. Dobrze, nie ktoś to robi. Za ciebie. Ja byłem na stadionie, miałem występ na mm -hmm. To było w ogóle moje marzenie. E, jedno z, m, z pierwszych stand-upowych marzeń, żeby wystąpić na stadionie jak mój idol Steve Martin. Mm -hmm. I dostałem e, taką kwazy firmówkę, gdzie występowałem na stadionie. E, Firmówka na stadionie? Tak. Jakaś duża firma. <laughs> no, jak stadion mieli. Tak. No i powiem wam panowie, no nie było to dla mnie. No bo to, ty... ale dlaczego, bo? Jest dużo nowych zmiennych się pojawia. Na przykład yy, my mamy reakcję instant w klubach na śmiech. Jeżeli ja mówię jakiś żart albo improwizuję z publicznością, dostaję grafity, gratyfikację natychmiastowo. Mm -hmm. A na stadionie mm -hmm. musisz ogrywać, że ty Al... słyszysz publiczność. Al... Czyli mówisz w ciemność i robisz sobie przerwę. Liczysz, nie wiem, w głowie do dziesięciu i dopiero opowiadasz kolejną rzecz. Ale rzeczem. co, ten, żart, ten, ten ten humor nie trafia? Czy ten... Nie, dźwięk leci. Oh, okay. Dźwięk leci po całym stadionie i te śmiechy się dopiero pojawiają. chyba było na narodowym, jeżeli dźwięk... Tak, leci. tak. W tak. koncertu De Depeche Mode. Ale powiedz mi jedną rzecz, bo jeżeli mamy już temat muzyczny, porównanie, to Ty, ty Kuba wspomniał Pacesia i Lotka. Myślisz, tak. że to jest muzyka popowa? A ty może nie jesteś. No to jest jesteś, masowe. Tak. A ty, może nie jesteś behemotem, ale jesteś jednak polską muzyką alternatywną, bo ty trochę inny gatunek uprawiasz, czy nie? No nie, no zdecydowanie. No przecież. E, e. Czy nie spodziewasz się, że będziesz robił te stadiony w przyszłości, że jednak. Klub Nawet bym nie chciał. małą historia. łyżką do końca życia. Do końca życia chcesz jeździć samochodem pożyczonym od żony? W leasingu. Nie no, jakim leasingu? To jest firmowy samochód mojej żony. Luzuć. ma firmy się. jaką? A, no. Kurczę. Poważna to firma to jest? Wiecie, oczywiście. A kieszonkowe dostajesz ciągle? Bo cały czas mówisz. Jak w pandemię dostawałem. Od żony? Od żony. Jezus <laughs> Maria, co za żenujący. <laughs> Dobra, to w takim razie, skoro dostawałeś Feminista, kieszonkowe... nie żenujący. Feminista. Ty. Powiedz mi, jakie są widełki za występ? Jakie są widełki tak, za występ? Tak, z w Polsce, bo chodzą różne mity. Ja bym chciał się dowiedzieć od garzy, o mm -hmm. której słyszałeś, największej, po tej, która jest optymalna, po to, że, że niektórzy, no kurde, idą za tą przyzłowiową torbę gruszek. Ja bardzo lubię, jak właśnie e, osoby, które przychodzą po występach, e, fani, którzy myślą, że widzą swoje, że ich miejsce jest w stand-upie. Pierwsze ich pytanie jest o pieniądze. Ile zarobię? Ile tak, zarobię? Czy da się z tego zarobić? E, no, to ja właśnie zadaję tak, ci to pytanie. I moja standardowa odpowiedź jest, da się z tego zarobić, ale ty tego nie zrobisz. A to jest dobre, okay. bo to jest szczere. To jest szczere, mm -hmm. że nie dasz rady. Ale ja nie mówię tego w, jakby, to nie jest zarzut, tylko się Nie, ja rozumiem. Branżowo, bo, tak, bo tak. cenimy Twoją pracę, ty, mam nadzieję, naszą. I nie mamy żadnych aspiracji. A ja już wyleczyliście z aspiracji. Tak, po rowstach? Oj, daj sporo. to przepraszamy. Wiesz co to Piotruś popełnił ten błąd, że mamę przyprowadzał? Nie. On to... był na roście Kuby Wojewódzkiego, ty przyszedłeś z mamą. Mamą adresowałeś no. się z mównicy. No. Tak, ale no. jeszcze wiesz o co chodzi, że Że yy, się tam, ja tam zażony. Ja wiem, ale <laughs> największy zarzut. <laughs> o mam, to chodzi? Ale największy zarzut mam do siebie, bo ja miałem do dupy A. teksty, bo tak to bym się wybronił. I one były po prostu złe, nie leżały mi i to wyszło tak no, że... tłukaj, ja wiem, jak lubisz to porównanie, ale każdy musi być Norbim Rosto? Co jakiś to czas. Prawda. Musi być jeden e, Jakie są pieniądze? Piotrek zadał to pytanie i odpowiedzi nie doczekaliśmy. Czy to są tysiące, dziesiątki tysięcy za występ? E, ja wam polecam i też hmm. odpowiem na to pytanie, nie będę udawał, że nie będę odpowiadał, ale wydaje w wakacje trochę się przewrócił mój tak, świat firmówkowy. Ponieważ jest jakiś youtuber, który dzwonił po menadżerach komików i pytał właśnie o stawki na imprezie firmowej. Mhm. Ja jestem jednym z komików, do którego menadżera zadzwonił i normalnie jest cała rozmowa. Jaka tam jest minę... kwota? 25 tysięcy? Wydaje mi się, bo kwota jest naprawdę preferencyjna i jest chyba najniższa ze wszystkich komików, do których on dzwoni. I wynosi... Nie chcę skłamać. Posłuchamy sobie. Nie sobie. Ale może tak nie więcej widełki. No, no tak. mówię, mówię, nie chcę skłamać, ale miałem tam jakiś taki deal, że ja. Biorę chyba 14 tysięcy złotych za imprezę firmową, mm -hmm. pół, godziną godzinną? Mm -hmm. e, pół godzinną? Pół mm godzinną. -hmm. I jeżeli chcecie mnie z Maćkiem Adamczykiem, mm -hmm. to wtedy tylko 15 tysięcy. <laughs> dokładnie a cię Macie, i zapowie, już więcej nie przyjdzie. E, a za takie stadionowe koncerty jakie to są pieniądze? Nie mam pojęcia. Ale myślę, że można to obliczyć na chłopski rozum i później podzielić to na cztery dla bezpieczeństwa. Właśnie ciężko tu w tym studio chłopa. Ale Rozumiem. rozum, ale rozum. E, żart to jest nasz system obronny. Słowa Sebastiana Sebastiana znowu cen, cenne. Obrony przed czym? Przed... Kurze, jak ja mówię, na inteligentną osobę wychodzę w tych cytatach. Nie, ja, ja takie kontent... pojedyncze jest... zdania znalazłem. Dokładnie. Przed czym to jest nasz system obronny? Bo to jest ciekawa teoria, ale jestem ciekaw jak ją rozwiniesz. Przed czym to jest system obronny? Tak. E, Przede wszystkim. Myślę, że w dzieciństwie wykształtowany, że na przykład e, nie potrafisz się bić, więc e, potrafisz e, obezwładnić przeciwnika żartem. Mm -hmm. Albo, że... To jest teoria, czy mówisz z praktyki? E, wiesz co, ja jakoś nie miałem, e, nie miałem agresorów w swoim dzieciństwie, mm -hmm. więc nie mogę tego powiedzieć akurat z praktyki, ale myślę, że ten przykład, który podałem na początku, że widziałem jak dziewczyna, która mi się podoba... A, słucham? Płakała. płakała i się odmieniła dzięki mnie. Mhm. To, to, to było dla mnie ekscytujące. No dobrze, ale mówisz, że. że w ten sposób mogę na przykład płeć piękną e, poznawać. No bo wiesz, no, gadaliśmy o tym z, z Robertem Górskim, który tutaj był chyba dwa tygodnie temu. Czy ty miałeś z racji tego, że masz poczucie humoru specyficzne, dla mnie w punkt, dla wielu ludzi przesadzone, miałeś powodzenie u kobiet? Czy to ci otwierało furtki? Eee, to, czy mi to otwierało furtki? Nie Żadne wydaje łóteczki. mi się, żeby to było jakoś... Myślę, że na hajpie twojego rostu troszeczkę mm -hmm. wtedy się cieszyłem takim powodzeniem u kobiet, ale jednak e, ten styl komedii, którą wtedy prezentowałem, a do której mnie też czasami ciągnie, mm -hmm. czyli te, te jednak ostre żarty, to no, bardziej gra w grupach wiekowych, znaczy gra odgrywa wielką rolę w grupach wiekowych e, męskich niż... Żeńskich. Czyli bardziej męska publiczność. Tak. Bardziej jakbym chciał iść w homoseksualizm, to tam bym się dobrze powodziło. Dobrze. Tutaj stawiam kropkę albo myślnik, bo mówisz, żart to jest nasz system obronny, a ja cię zadam przewrotne pytanie. A co jeśli bronimy się przed żartami? Sprawa Dałkrzewicz versus Jacoń. Znasz? Mhm, tak, no, kojarzę. Pytanie? No to już, jest, yy, to już jest pytanie o political correctness w Polsce. No I i jak bardzo się ono rozwinie. A rozwinęło się już? Twoim zdaniem paraliżuje? Nie wydaje mi się. No to dlaczego czy to, to nie jest właśnie jakiś precedens? Ta sprawa? Dlaczego Tałkrzywicza nie ma w stacji? E... Czy też nie jakieś związki polityczne? Nie wiem, ciebie pytam. Nie a... mam pojęcia. Nie a to nie jest tak, że po prostu... Pos, po, potknął się i nagle wszyscy uznali ryzykowny, ryzykowny, przesadził. Znaczy Kuba, ja na przykład y, śledzę twoją karierę. Mhm. Y, na przykład y, pamiętam ile razy, ja, od, ja myślę, że zjechałem jakiś dysk odtwarzając po trupach do celu mhm. i no nie, nie zostaje skancelowany. A podobał ci się nasz utwór po trupach Oczywiście. Bardzo się cieszę. No Mówi, że na ripicie tego słuchałem. Absolutnie uważam, że to była bardzo ważna piosenka w ważnym czasie. Moja i Michała Figurskiego. Tak jak dostawaliście twój... po głowach za to, ale a. się nie poddawaliście. Taki tak. kazik o powązkach 10 lat wcześniej. Trochę, trochę taki traf. profetyczny. Dobra, to w takim razie pan mi powie, czy. O, teraz to... na pan będzie się No, Znowu chwilę. tak, powiedziałeś, tak. że jestem normim, dlatego. <laughs> pan. Ale powiedz mi a propos tego, Kancelowania. Tak. Ty jesteś obserwatorem tej amerykańskiej sceny yy, i tam temat walk w ogóle jest motywem przewodnim od jakiegoś Jezu. czasu. I pytanie jest, yy, czy ta cancel culture już została tak wyśmiana, że w ogóle nikt już się tam nie przejmuje? Czy, w, czy nadal obowiązuje? Bo wydaje mi się, że panowie już przekroczyli wszystkie, wszystkie granice i już nikt nie, yy, jakby te blokady zostały wyśmiane już yy, od sasa do lasa. No pytanie, ja myślę, że oni się jednak y, trochę obawiają i naprawdę tam jest y, rzut y, kulą na ruletce, że oni nie wiedzą, za co mogą zostać Ale tam często, wiesz, są kancelowani ludzie za żarty sprzed 25 lat. O, to, na to, to jest najgorsze, to jak to jest nie najgorsze. możesz prowadzić Oscarów, bo napisałeś coś na, na Wallu, teraz na Eksie y, 10 lat wcześniej. Okej, okay, dobra. Stawiamy kropkę. Ja jeszcze chciałbym poznać e, Twoje techniczne aspekty tworzenia żartu. To zaraz. Tak. E, po przerwie. Dwie minuty do 21. A ty, ty jesteś przed czy po mutacji? Po Gdzie Jestem cały czas w trakcie. Tak właśnie mi się wydawało. <laughs> zaraz wracamy. Na najlepsze rozmowy zapraszam marka numer jeden na świecie w produkcji AGD Haier. Szybko wracamy do rozmowy, której partnerem jest Play, oferujący światłowód aż do 5 gigabitów na sekundę. A może nie swoich Zadaliśmy pytanie w przerwie, czy e, Sebastian odsłucha rozmowy sam e, ze sobą. I powiedział, że tak, więc czy robił opinię. wcześniej 6-godzinne podcasty e, ze sobą. Dobra, to e, Wojewódzki Kędzierski, Wy doskonale wiecie gdzie, co i jak. Kuba, mam pytanie do naszego wspólnoty. Czy Polacy pochodzi. ciągle lubią i cenią e, żarty o seksie? Myślę, że tak, jeżeli to jest ich pierwsza styczność ze stand-upem, mhm. a później jednak e, trochę ich gust się zmienia i zaczyna ewoluować, więc szukają czegoś innego, dlatego a ewoluuje? też pojawia się większa liczba komików, I pojawia się Rejent. No, na przykład. Cały na białym. No dobrze, ale jakie bariery seksualne w społeczeństwie można pokonać takimi freudowskimi żartami według Sebastiana Rejenta? Jakie bariery? Tak. Myślę, że podstawową to jest rozmowa ze swoim partnerem po występie mm -hmm. na tematy, które się pojawiły w trakcie stand-upu. Naprawdę uważasz, że tak? Że Myślę, że ludzie wracają i rozmawiają w aucie, ty, a w sumie to, co mówił o tym Przeszł. o tym synu, no, To ty tak masz? Czy tak? <laughs> kobiety to tak mają? Czyli ty ja się nie czujesz nie. społecznie. Użyteczne. Tylko ja nie mam już teraz za dużo seksualnych żartów. Ale rozmawiamy o jakimś tam kontynuum twojej, twojej kariery. A czy uważasz, że my mamy jako społeczeństwo upośledzone podejście do własnej seksualności ciągle? Oczywiście. Czyli? No, czy, czy nie widzicie, jak te podręczniki się zmieniają? Jak zostają hmm. wycinane pewne tematy? No nie, bo my nie mamy dzieci w wieku. No ale z drugiej strony tak, może wiesz, zobacz, tak. możesz popatrzeć to, co robią dziewczyny z seks. To tam wszystkiego się dowiesz od razu. Sex pl mówię tutaj. Seks.pl? Inicjaty... Czy ty masz jakiegoś sponsora? Jest seks.pl. Dobra, nieważne, już nie, od, odstępuję od pytania. A autoerotyzm ciągle w Polsce dźwiga żarty? O, to 100%. Ale to chyba nigdy nie zniknie, bo to zawsze będzie na to jakiś e, fan, jakiś target do tego. Oraz, jak, tak jak powiedziałem, że jak jesteś początkującym komikiem, to są bardzo dobre żarty no właśnie... do nauczenia się pisania. Wyobraź sobie, że słucha nas jakiś albo początkujący stand-uper, komik, albo ktoś, kto chce być... Jak byś mu poradził, ale tak warsztatowo? Jakie tematy tak. najlepiej? Czego unikać? Jak nawiązać kontakt z publicznością? Co z alkoholem, z snem, narkotykami przed występem? Naprawdę, samouczek Czyli technicznie. Publiczny. Tak, proszę. Jak wygląda praca komika, tak. mój drogi? Jakie tematy są najlepsze, żeby wejść na stren. Ale mówię o początkującym, czy tak. mówimy jak nie. ja teraz? Nie, nie, początkujący. W początkujący. W to, jest młody chłopak, ma 17 tak. lat no i, i chce wejść na rynek. Albo dziewczyna. Są też takie. No to pierwsze co? Musisz dużo pisać na różne tematy nie bez żadnych blokad. Nie ma tak, że masz ambicje, ale ja nie chcę być taki jak on. Nieważne. Nikogo to nie obchodzi i na pewno pierwszy Twój tekst nie będzie dobry. To jest tylko szkic, brudnopis, żebyś nauczył się pracować. Eee, narkotyki. Kto powinien być pierwszą publicznością? Kto powinien wysłuchać? Rodzice, koledzy, narzeczona, narzeczony. Czy open Szczerze, mind? lustro. A, czyli wierzysz w taki rodzaj samokrytyki, tak? Samo. Ale, że lustro jest. Że przed lustrem przećwiczysz cały materiał i potrafisz go powiedzieć, nie wiem, w słowo w słowo albo bez zająknięcia. A później myślę, że open mic, który już widziałeś i na którym już byłeś wcześniej i wiesz, że będą pozytywne reakcje. Okej, okay, dobrze. A czego unikać? Czego unikać? Tak, zaczynając? Ostro żartowania. Dlaczego? Luz... Tak mi się Luz... wydaje. Bo łatwo popaść w obsceniczny humor. Mhm. W sensie łatwo tę granicę. Przekroczyć. A kontakt z publicznością to jest. Unikać. Dlaczego? No bo nie, nie jesteś dobry w tym na samym początku. Jesteś... Steve Martin kiedyś powiedział coś takiego, że stand-up polega na tym, że stoisz na scenie i próbujesz nie zwymiotować. Krytyczne, autorefleksyjne. Tak. Pijesz pić przed wy, występem, czy brać narkotyki? <grym> <grym> albo jedno albo to, albo to. Trzeba wykluczać któreś z tych używek. E, niestety smutna, prawda, żadne z nich nie jest Ale wskazane. po. Tak. O, po to jedziemy, zamiast zabawa. E, to są początki. Trzeba twoje. być wyspany, czy jak jak wielu aktorów mówi, że jeżeli są skacowani, zmęczeni po długiej podróży, to ta ekspresja jest naturalniejsza, bo jest trochę wysiłkowa, taka trochę wymuszona. I a to ty... tak jak już zaznaczyłeś, że aktorzy tak mówią, aktorzy tak profesjonaliści, tak. No. a myślę, że na pierwszy występ dobrze jakbyś się wyspał. Okay. Mimo, że to może być ciężkie, szczególnie, że pewnie wszystkie no, treści pokarmowe ciężko, będziesz zwracał. A co, zwracał. co robi? przeżyłeś inaczej? Zadam ci to pytanie osobiście. Pamiętasz najdłuższą ciszę po jakimś swoim żarcie? Wow. Ja pamiętam, jak testowałem Włala, e, materiał, który widzicie w sieci mhm. i miałem testy w resorcie, e, w resorcie komedii, który założyliśmy z Czarkiem Jurkiewiczem mhm. i to był pierwszy mój występ w życiu, gdzie testowałem materiał, byłem na scenie 15 minut i naprawdę mam nagranie z tego występu, tam były trzy śmiechy. To był tak zły występ, że ja nie wierzyłem, czy ja naprawdę, czy to nie jest sen, czy to jest jawa. Ale często mówisz, że publiczność była zła. tam była. Nie, nigdy nie mówię, z... że publiczność jest zła. Ja pierwszy, to był mój pierwszy występ, gdzie stwierdziłem, nie, jednak ta, z tą publicznością jest coś nie tak. Nie mogę być ja aż zły przez 15 no dobrze, minut. a dziś? Centrum. A dziś jak patrzysz na to, to jaka jest diagnoza? Szlifowałeś bardziej publiczność, czy program? <laughs> nie no, szlifuje zawsze program, ale ta publiczność jest do utylizacji. Ale, a skąd ona była? Nie wiem, ale musimy się dowiedzieć, muszę odnaleźć wszystkie te osoby i trzeba je zabić. Dobrze, ale czy pamiętam, znowu, bo pamiętam, że jak e, ja się zdecydowałem na własny roast, to poszliśmy do was na roast Michała Wiśniewskiego, zresztą bardzo fajny. I tam pada... A tak byliście a, na publice? Tak, 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 bo to He. była ostateczna taka decyzja, czy robimy to dla TVN-u. I ty powiedziałeś, Michał Wiśniewski tam miał podejrzenie nowotworu i ty mówisz, Michał Wiśniewski ma raka. Mam nadzieję, że wyjdziesz z tego gówna. Michał Wiśniewski mówi, dziękuję, a ty mówisz, nie Michał, mówiłem do raka. <laughs> Kloser, dziękuję. To, o, to było absolutne, ale ja pamiętam ciszę, naprawdę ciszę, i potem gromkie oklaski. I teraz pytanie: czy ta cisza jest cenzurą? Czy ta cisza jest przyzwoleniem? Czy ta cisza jest wy wynikiem lęku? o co chodzi? Ja bym odpowiedział, że to jest subiektywna cisza w tobie i że to ty miałeś e, zawał albo udar chwilowy i dlatego czujesz ciszę. Myślę, że na nagraniu tego, tego nie czuć, ale obstawiam, mhm. że jeżeli naprawdę tam była cisza, to ludzie musieli to prze, przetrawić. Czy to jest, czy tam granica została przekroczona? Ta granica została przekroczona moim zdaniem, bo nawet popatrzyliśmy sobie z Piotrusiem głęboko w oczy, jak wyszedł Cezary, ten mały taki z Łodzi. Czebańczuk. Czabańczuk. Patryk, pa, Patryk Czabańczuk powiedział: Jezu, dzisiaj Norbi, kto za w przyszłym tygodniu? Ania Przybylska? Ania nie żyła. Tak. I to był taki moment, pamiętasz, że tak, oj, to było mocne. To było mocne. On chodził i też chyba. E... To było tak nietrafione. Py... No, słuchajcie. No, no. Dlatego Czyli nie gadacie tak... z nim, tylko ze mną. No, dobra, a, ale, to... a, a jak przeżyć? Ostatnie techniczne pytanie. No. Jest publiczność, jest open mic. Mówisz jeden żart, drugi, trzeci, one nie wchodzą, to co, jak się można ratować? No najprostszy ratunek to ucieczka. To, dziękuję to państwu. Dziękuję. dziękuję, super, no oni nie wiedzą ile Jesteście masz materiału. Świetni? tak, dziękuję. Bo może takie są najlepsze, tak? tak, po bombie. Byliście moją najlepszą publicznością jaką miałem i schodzisz, e, i rozpakujesz się e, e, za kulisami. Ile komik, słów potrzebuje? Do dojścia do żartu. I zadaję, bo to jest bardzo techniczne pytanie, a ty też analizujesz żarty tych zagranicznych artystów, i patrzysz, jaki tam rytm zachować, żeby było był dobry punchline. Y Zwrócę uwagę na to, że lubię analizować rzeczywiście do dzisiaj komedie no i analizuję sobie speszale, ale już nie zwracam uwagi na ekonomię wyrazów. Myślę, że przy pisaniu one linerów, czyli właśnie takich no. żartów przewrotnych. Y tak, tak jak jest w samej nazwie jednozdaniowych jednozdani albo dwuzdaniowych, mhm. wtedy jest najważniejsze, żeby znać żart słowo w słowo E, I nie zachodzisz do nas w Kiedyś z taki profesor z e, stand-upu i roastu, tak go mi przedstawiono, Cezary Jurkiewicz, <laughs> uczył mi, gdzie ma być przydawka, przemiotnik, czasownik, rytm o, zdania. Just. Czy ty uważasz rzeczywiście, że czasami poukładanie szyku zdania w żarcie może go uratować? Że... 100%. Tak? To jest typowa redakcja żartu. Mm -hmm. A daj jakiś, pamiętasz jakiś przykład żartu, który jest słaby, a jak się go przeredaguje, tylko przekładając klocki robi się. Znasz coś takiego? Kurczę, teraz będzie ciężko tak sobie. Z... Ale pamiętam, że jak był rost, Twój, mm -hmm, mm -hmm. to jeden z żartów był na, uh, na, na, na Renie. Tak, tak. Jak tak, do niej tak, się tak. zwracałeś. Tak. Uh, I wiem, że Czarek Jurkiewicz. Ja nigdy tego nie robię, ale przeczytałem żart Czarka Jurkiewicza na tego, tego rosta, bo on był chyba headwriterem. Mm -hmm. I powiedz i miał tam użyty uh, sztucz, sztuczna szczęka. Tak, tak. Pamiętam ten żart. I ja postanowiłem, że stary, to jest bardzo dobra obserwacja. Ale się marnuje w twoim żarcie, ja bym z chęcią ją wziął i dopiszę lepszy żart mhm. do tego konceptu. Ale dlaczego sztuczna szczęka? Bo? Bo. Bo to było pewnie zaskakujące. A czy ja nie miałem w sztucznej szczęki, nie tego żartu przypadkiem? Ty? Nie, ty jakikolwiek spierdzieliłeś. Wiem znaczy, faktem jest? Ja dzisiaj oglądałem. No było straszne, tak. Ja, straszne. Ale ja, ja to by powiem szczerze, ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Ja też nie wiem, co tam się wydarzyło. Czy to twoja pewność siebie ty akurat w y, przymównicy nie. spadła? Nie wiem, co tam się wydarzyło. Ale te teksty też nie były super. Ale to nie jest moje, moja terapia. Jeśli Tylko chcecie obejrzeć, ja, ja widzę, polecam. To, to był, był mój Rose TVN, jest na playerze. Możecie zobaczyć, e... jak niszczą koledzy Dobra. Piotra M Mam jeszcze jedną ważną w zasadzie obserwacji. Nie mam, pytam się o twoje obserwacje, Dobrze. bo jest ten stand-up amerykański, który jest zrozumiany na całym świecie. Kuba mówił, że południe Polski... Bawi się trochę inaczej niż północ. Aha. Tutaj mamy, w, jakby w skali świata, jest ten amerykański stand-up, legendy, wszyscy na całym świecie je znają. Czy są stand-upy z innych krajów, które ty oglądasz i Który które ja na przykład są dla ciebie zrozumiałe? Na przykład stand-uper z Francji, z RFN czy z Czech. RFN już nie ma. Baden, Ale... Baden. Wiesz co, myślę, że teraz trochę Netflix poszerza tę granicę, w sensie zaciera wszystkie granice przez tłumaczenia profesjonalne tych speciali, więc na przykład chyba z dwa lub trzy lata temu mhm. była taka edycja, gdzie Netflix mocno pocisnął, dopompował stand-up hajsem i zrobił w nowy rok rozdanie 40 speciali, że 40 speciali nowych pojawiło się na platformie komików z całego świata. Więc mogłeś obejrzeć sobie. A czy polski stand-up się czymś wyróżnia? I pytam tutaj ciebie jako eksperta o stand-upu ogólnie. Mm -hmm. Czy ma jakąś taką cechę charakterystyczną, która mogłaby być naszym trademarkiem? Trademarkiem? Mm -hmm. Kurczę, ale tak porównując, tak się porównując tej... tak, No nie wiem. No, Szwajcaria kojarzy się z serami, tak? a polski stand-up kojarzy się z. Autorotyzmem? Nie, na pewno nie. Kuba, ja bym to odrzucił. To jest... Myślę, że polski stand-up mógłbym powiedzieć z pracowitością. O! Wiecie? No to jest naprawdę, to jest niebywałe. Tak się nie pisze programów stand-upowych. Mhm. W Ameryce standard był taki, że przez 10 lat komik dochodził do swojego pierwszego speciala. Żeby napisać godzinę materiału, zajmowało mu to 10 lat. A może to jest dobry cykl. A u nas zajmuje to rok. I Ale... to nie robią wybitni stand uperzy tylko wszyscy. Tak działa nasz rynek. Mm -hmm. Ale stand-up to jest jedna rzecz. Ale ty kiedyś powiedziałeś, że Rose to jest taka pornografia komedii. Fajne zdanie. Ja się uważam, że to e prawda. To jest komplement? Jak ktoś lubi pornografię, to tak. Czyli to jest dla nas komplement. Bardzo <grym> lubimy. Uuu, bardzo lubimy. E, słuchajcie, bo tak. Musimy jestem zrobić ten, jedną przerwę. To ostatnie pytanie a, a propos Stand-up Polska. No a, bo jesteście grupą, która jakby się zeszyła tak. na początku. Jesteś w niej od początku. Pracujecie razem, znacie się zakonnie. Eee, ilu was jest teraz? Ilu zaczynała, ilu teraz jest? O Boże, myślę, że zaczynała szóstka, a no. teraz możliwe, że jest osiem osób w stałym składzie? I e, czy, w, mój drogi, ktoś w tej bandzie jest tylko i wyłącznie za zasługi dla polskiego stand-upu? Nie, wszystkich wyrzuciliśmy. Wszystkie osoby za zasługi zostały wyrzucone. Czyli teraz są sami prosi. Wyjadacze i prosy. A powiedz mi, e, jakie zasługi dla polskiej sceny ma Sebastian Rejent? Jakie mam zasługi. Mam nadzieję, że wszystko jeszcze jest przede mną. Na no pewno ale tutaj się pory, wyróżniłem no. na scenie roustowej. Co możemy o tobie powiedzieć? Pionier rostu. Mówią o tobie, że ty nie masz serca. E, moja pani terapeutka mówi, że mam i że ja się otwieram powoli. Naprawdę? No masz dopiero 33 <laughs> lata. No dobrze, co zrobiłeś dla polskiego społeczeństwa? O, a to nie tylko dla. E, myślę, że szerze e, kulturę śmiechu i. Jezus! Maria. Jeszcze raz, jeszcze raz. Co zrobiłeś dla polskiego społeczeństwa? Sebastian. Co ja zrobiłem dla polskiego społeczeństwa? Nie wiem, podatki płacę. Unika, Dobrze, wrócimy. Wrócimy. Unika. Ja bym chciał zadać ci takie pytanie teraz ci rzucę, żebyś się trochę przygotował. Dlaczego to jest tak? że patrzę na belarda gizę i myślę, Jezu, Jego jeszcze coś obchodzi. A patrzę na resztę naszych wspólnych kolegów i myślę, Jezu, oni po prostu chcą się bawić, mieć masową publiczność i nikomu nie narazić. Wiesz, o czym mówię. Mówię ja o takim rozumiem. smutnym temacie, ale ciągle, kurde, atrakcyjnym, jakim jest ojczyzna. Zaraz wracam. Na wielowarstwowe i wyjątkowe wątki w podcaście Wojewódzki Kędzierski zapraszają wafle WWW. Wracamy do rozmowy, której słucha się jeszcze lepiej dzięki internetowi światłowodowemu od Play. Hmm. Ja tak. pamiętam, mm, nie wiem, nie wiem czyj to był Rost, ale chyba chodziło o Krzyśka Zal nie, Zalew to jak ma na imię? Krzyśek. Zalew? Zalew? Zal Zal Zalew. Bartoż Zalew. Zalewski. Bartosz Zalewski. Ty chyba o nim taki żart powiedziałeś: Zalew w dzieciństwie myślał, że ma na imię, ze mną się nie napijesz? Możliwe. To jest dobry żart. A Aczkolwiek to jest też taka diagnoza społeczna. A my jesteśmy na antenie? Tak. A sorry, myślałem, że katamy. I teraz jest pytanie: czy polska bieda, nawet kiedyś śmiałeś się dorczuka, że bierze kredyt, żeby doładować kartę miejską? A, roztrzymał na e, pańskiego, tak, fajny, historyczny, Piotruś też był. Polska to jest i polska bieda to jest dobry temat na program dzisiaj? Wow, myślę, że czujesz jakbyśmy pominęli całą historię polskiego stand-upu i hasło e, jebać biedę. Dzisiaj. A dzisiaj, czy obecnie, tak, teraz. Czy nadal można kontynuować? Tak, bo ja mam wrażenie, że jak oglądam program Abelarda, nawet najnowszy program, to ja widzę jego troskę, wiesz? To ja widzę jego żart za... Z, gdzieś zaangażowany do takiego rydwana, rydwanu myśli, który ma doprowadzić kogoś do jakiejś, powiedziałbym nawet, obywatelskiej refleksji. A u was po prostu jaja autoerotyzm i balanga. Ale u nas u kogo? Nazwiska. U kogo? U kogo? U, kogo? Nazwisko. U, ciebie, u kogo? Ty tak zrobiłeś na swoim roście i dostałeś bęcki za to. O, kto? Ty, że tak, mnie przedrzeźniałeś. Tak, przedrzeźniałeś, przedrzeźniałeś tak, przedrzeźniałeś też to dzisiaj mnie. widziałem. I dostałeś za tak, to, tak, że, czy jest tłumacz na sali do no. tego upośledzonego gościa, jakim jest Kędzierski. Powiedz. I widzisz, mi... nic by się nie ewoluowała <laughs> twoja komedia. Jeden z twoich kolegów kiedyś tutaj, jak go zapytaliśmy, dlaczego nie mówi o polityce, on mówi, słuchaj, gram bardzo duży amfiteatr, Wiem, że połowa ludzi jest z spisu połowa jest liberalna, powiedzmy. Ja nie chcę tej jednej z po połówek tracić. Dlaczego wy tak rzadko zajmujecie się Polską? No ch cholera, jak się czasami ogląda te amerykańskie stand-upy, nie wiem, o rasizmie, o, o wielokulturowości, to mam wrażenie, że tam między żartami, żartami jest jakaś delikatna publicystyka. No tak, no ale u nas, no tak, no tam jest załóżmy wojna etniczna, no, ale u nas no tego też jest nie już wojna etniczna, to już jest, powoli, no, no tak, powoli się zaczyna. E Wiesz co? Myślę, że jeszcze po może polski stand-up jest za młody. Mm. To tak, jakbyśmy porównali amerykański i polski stand-up i nałożyli jakby oś czasu na siebie, no to oni się bawili w kamaret. Przecież te minstrel showsy i robienie blackface'ów, występowanie dla białej publiczności... No dzisiaj to bardzo kontrowersyjna no, bardzo Bardzo. Dobrze, że tylko w, w polskim stand-upie tego nie ma, tylko jest w polskim kabarecie. Mhm. No dobrze, ale to uważa, że... No tak, no nie wiem, czy widzieliście, ale normalnie można na YouTube obejrzeć polskie skecze, gdzie y, cała ekipa trzech kabareczarzy robi sobie blackface'y. Mhm. Z Bartkiem Zalewskim zrobiliśmy kiedyś kilka wieczorów e, e, antykomediowych, resort antykomedii i na przykład ja musiałem przez dwie godziny oglądać polskie czy z blackfaceem? Którego z polityków najłatwiej byłoby zroustować? Zroustować? Tak. Wiecie, że się wydarzył kiedyś roast Korwina y, Mikke. Wiem, ja się bałem w to dzisiaj kliknąć. <laughs> Bo to się Ale się czekaj, kliknęło. autorem był Korwin Mikke czy Grzegorz Brown? Tam pornosy wyskakują, jak klikniesz. czy to... No, to, to. nie wiadomo, nie wiadomo czy, czy kliknie. Chcesz powiedzieć, że któraś z grup zajmujących się roastem zajęła się krowinem Mika, czy to była jakaś zbieranina taka? To była zbieranina na hajpie e, roastów. I co, fajne to było? Mm, Polec. Nie wiem. To jednak może obejrzyjcie. Bo Ty podobno nie wiedziałeś, kim jest Karol Fris Wiśniewski, i nie wystąpiłeś na jego roście. E, nie wiedziałem, jak usłyszałem po raz pierwszy imię i nazwisko, a później sobie zgooglowałem i już świadomie nie wystąpiłem na jego roście. A dlaczego? To jest bardzo taka ciekawa, ja go też poznałem osobiście, jasna postać. Można powiedzieć, taki digitalowy innowator. Tak, jak dzisiaj rozmawialiśmy o Kizo, że uroczy było to, jak powiedział, że e, przeczytał tylko pies, który jeździ koleją. O psie, tak, który jeździ koleją. O, tak, tak, Dokładnie. tak. E, e, tak e, Friz powiedział, że on to książek nie czyta, i następnie nagrał chyba 20-minutowy tutorial, jak się powinno czytać książki. No, ty też kiedyś powiedziałeś o książce Piotra Sz Szumowskiego, że to jest takie gówno, że to i to i objął nad nią patronat. <laughs> ja chcę zdemontować, to nie jest prawda, to jest tylko żart. No tak, ale mówisz. A teraz nie wiesz, czy Freeze mówi jako człowiek konwencji, czy mówi... Aha, czy on jest chodzącym memem, czy... No właśnie. No, no, ale wiem, kim ja jestem i z kim nie chcę być kojarzony. Idziesz na wybory? Idę, oczywiście. Będę głosował. No wiadomo na kogo. Naprawdę to jest takie oczywiste już? No nie, no chyba tak. jest polaryzowane. Ale... Ja lubię piwo. Nie, bo, bo, ty, bo ty rzadko jeździsz. Ty masz czas... Gdzie jeszcze? Samochodem? Nie, masz opinię, że ty jesteś leniwy, jeżeli chodzi o nowe programy. Nieprawda, ja rozpocząłem właśnie. E, mogłem być leniwy wcześniej, rzeczywiście, tak jak. E, nie wiem, czy słyszeliście o wielkich trasach Stand-up Polska, Oczywiście, ale słyszeliście, bardzo tak. dobre pieniądze z tego były. Mhm. I żeby być komikiem e, zawodowym, wystarczyło dwa razy do roku napisać po 10 minut materiału. I to naprawdę rozleniwiło mnie na jakiś czas. Mhm. Myślę, że teraz wracam do formy, stąd też Optima forma, mój drugi solowy materiał. To jest dopiero mój drugi celowy materiał. No właśnie, dlaczego tak rzadko? Czy dlatego, że ty się jednak lepiej czujesz, jak rustujesz kogoś, i masz żywego bohatera, któremu możesz ten słony palec w ranę włożyć? Czy jak musisz napisać o sobie teraz, kiedy masz już szczęśliwą córkę i prawie syna? Nie mam córki. Dlaczego co się tam, pojawi pan? On dorósł. No, dlaczego tak rzadko się pojawiasz z, z własnym programem? Na czym to polega? Już się pojawiam co roku. Już teraz wpadłem w Od a roku. Ile? Ile, Od ile, roku, ile, roku tak, się tak, pojawiam. Od lat ma? pojawiam. Się. Ile program ma? Minut, tak. ile czas trwania? Tak. Moja część, znaczy jeżdżę z supportem, więc on wyrabia 25 minut, jest przerwa, i później mam godzinę 8, godzinę Dzień. powyżej 10. No. Okej. Okay. Y A jak dzisiaj na przykład z synem? Idziesz za rączkę, tak. chodzisz już czy nie? On, znaczy ja, ja chodzę, ale on dopiero zaczyna. I idziesz i stajesz na takim skrzyżowaniu i po lewej jest McDonald's, Czekaj, a po prawej... naprawdę myślisz, że chodzę z synem, który dopiero Sam zaczął chodzić po skrzyżowaniu? Dobrze, w wózeczkiem syna i po lewej Dobrze. stronie jest McDonald's, a po prawej jest kościół. To gdzie idziecie? E, chcę zaznaczyć, że idziemy prosto. A ty pracowałeś kiedyś w banku? Ja pracowałem, ale teraz przez to, że pracowałem tam, nie mogę niestety a Są? Się a znasz jakieś sekrety tej korporacji McDonald's? Znam sekrety. Dawaj. Nie wiem, czy mogę oficjalnie. Oczywiście, że możesz. No. Ja a, wczoraj jadłem i jestem zachwycony. <laughs> a co ja myślicie? Ja, <laughs> ja nie jadłem od 20 <laughs> lat. Lecą. Nie, nie, ale są jakieś sekrety. Kim ty byłeś? Jaką miałeś funkcję? Jako, ja miałem. To była pierwsza akcja, kiedy oni zatrudniali osoby niepełnoletnie, więc byłem niepełnoletnią serce osobą. serce stanęło, jak zacząłeś mówić. Ja, też ja też, ja też, ja też, Ale i co? Ale... Jako nie? Pełnoletni jaką czterolatek. Co tam robisz? <laughs> co ja tam robiłem? Nie mogłem stać na toaletach oraz na kuchni. To były jedyne obostrzenia. Ale stać w, w jakiej formie bramkarza, stacza? Co, co, co? Kuba, za każdym razem, jak korzystasz z toalety, ktoś później jednak ją sprząta. Więc osoba niepełnoletnia najwyraźniej nie widzi i nie potrafi zauważyć, gdzie się znajdują ekstrementy. A, okay. ekskrementy. A, okej. I czym się ty zajmowałeś, jeżeli nie mogłeś tu i tu, to byłeś? Obsługa klienta, praca na sali, sprzątanie. Brzmi bardzo profesjonalnie. To sekret do, do, do... jest taki, dobra, mogę wam zdradzić no właśnie, sekret, ale są to, jest, sekrety korporacji? to jest bardzo no, często w gastronomii no. ten sekret, że ja, jako pracownik korpo, yy, które zostało przywołane, ja nie mogę pokazać klientowi, że się nudzę. Hmm. co to, to znaczy że musi być cały czas pod parą? Ja sprzątam tak? stoliki, które już wysprzątane są. I pozorujesz, napis. action. Aha. Sprzątam witryny. I to jest ich taka oficy, oficjalna Oficjalne docyna, stanowisko. Tak? Że wszyscy są dedykowani do pracy. Tak. A coś jeszcze? To ciekawe, coś jeszcze. E, no nie wiem, co mój prawnik na to powie, że są no. takie sekrety. No. E, coś jeszcze? No. A to przeczytałem, to akurat nie jest w oficjalnych dokumentach mm -hmm. McDonalda, ale że e, każdy burger. To w każdym burgerze jest mięso z tysiąca krów. Więc jak są no jakieś problemy z, z mięsem i z jakością mięsa, to trzeba naprawdę tony mięsa odrzucać, bo nie wiadomo. Czyli nie jest winna jedna krowa, tylko krowa plus 999 innych krów. Tak, niewinnych krów. Jakie są wady rejenta? Jakie są moje w, wady? Ty, twoje, A wychodziliście na rozmowy y, kwalifikacyjne, rekrutacyjne? Rzadko. A bo zazwyczaj jak pada pytanie o wady, to y, jako osoba starająca się no. o pracę, przedstawiasz swoje no, zaleceń. Ja no, właśnie bardzo rzadko to tak by, bywam na takich rozmowach. ale, ale ja tak chyba patrzysz, w ogóle w na... życiu nie napisałem CV. Bo też... Wow, aż tak? Moje życie się nie, Wikipedia nie mieści. Wikipedia mu napisała CV. Cóż, na inteligencję. Ale pytam się o to, o warsztatowo stricte, to nie jest złośliwość. Tylko jak ty, ty widzisz ten, ten progres nawet u siebie, nie? jakie błędy potrafiłeś wyeliminować? Jakie są moje wady? wady? E, mogę szczerze na to odpowiedzieć. Cały czas pracuję nad są, cały czas pracuję nad moimi występami albo procesem pisarskim. E, moje wady. E, ciężko mi jest naprawiać żarty. W sensie wolę odrzucić żart i napisać sobie nowy niż posiedzieć dłużej i zedytować jakiś żart. Wada, myślę, że używam też za małą liczbę środków stylistycznych. Jakieś, nie wiem, więcej metonimi by mi się przydało. Cytaty by od Kuby, on pięknie. Cytaty. Znaczy, nie, bo ty, każdy z Was ma jakąś swoją. Pacześ, chodzi po scenie, robi niesamowity. Wow, km. jak na to. W tak, lotek, lotek, <laughs> jakby. Ten nie chodzi po scenie. Celebruje tyle wiemy. każdy milimetr nie przemieszczania się. Ty z kolei miałeś zawsze kamienną twarz. Ty byłeś człowiekiem, który właśnie patrzył na. A tak w bez emocji możliwe. Tak, właśnie, że jesteś taki. Ale bo ja byłem w, w trybie, znaczy w, w, w trybie, w stylu deadpanowym, czyli deadpan i one linery. I to bardzo się dobrze ze sobą wiąże, że nie masz żadnych e, charakterystycznych emocji na sobie i opowiadasz harde. Harde żarty. A jakbyśmy tak zmierzali powoli do końca... O I nie, naprawdę? Kiedyś wy... byś pożyczył mi pieniądze jakieś. Buchy. Wojtek Fiedorczuk, wachem, którego proszę. bardzo lubię i cenię za, za abstrakcyjne myślenie, powiedział, główną osią twojej twórczości jest walenie Aha. konia, seks, penis, walenie konia, masturbacja, seks. Dodatkowo interesuje się pedofilią i burdelami. A jakbyś dzisiaj powiedział, to główną osią mojej twórczości, drogi Kubo, jest... Rodzina. Naprawdę? Czyli jak chcecie posłuchać... Bo ty kiedyś powiedziałeś, o, że dzieci Fiodorczuka mają tylko jedną babcię, bo jego rodzice są rodzeństwem. Tak? <grym <grym Ale naprawdę rzeczy... długo nie musiałem szukać tego. Na, takich na faktach. Że... Poczekaj, takich <grym rzeczy <grym> mamy się spodziewać? Nie, ty cytujesz coś z 2012 roku. Ale ja... no, ładnie odpowiedziałeś. Dobra odpowiedź. Czyli medialn... Moja żona tam jest podekscytowana na chacie. To Czyli medialny sadyzm, na medialny sadyzm w takiej błyskotliwej formule przestaje być sadyzmem, tak? Tak mi się wydaje. Masz jakąś wizję rejenta za 10-15 lat? Co robisz? Czy robisz to? Czy nie wiem, idziesz też taki scenariusz? Kolega Steve Martin od Stand upu Tak, do, do filmowca. On, bardzo, on ma bardzo ciekawe przemyślenie, że on już nie chciał jeździć do ludzi, on chciał, żeby ludzie przychodzili do niego. A ty nie masz przy takim piórze i ta, takim naprawdę, żebyś wprowadził nowy porządek w polskiej komedii, nie masz pomysłu, żeby napisać coś? Wiem, że były próby To się mówisz scenariu scenariu, Tak, tak, żeby zrobić właśnie takie własne The Office trochę. Tylko oczywiście mówię o jakiś takim... No co, boję się, bo nie ma tutaj rynku. Nie ma sponsorów rynku, komu. A skąd wiesz? Daj nie ci... mam pojęcia. Teraz ci powiem bardzo otwarcie. Gdybyś tak. coś takiego napisał 10 stron przede mną mnie i ja z Tomkiem Dąbrowskim, którego mhm. poznałeś, byśmy zobaczyli w tym kapitał, to my jesteśmy Twoim sponsorem, żebyś o tym pamiętał. No dobra, widzimy się za Miesiąc. Oj, masz <laughs> radę? Ale naprawdę myślisz o tym? Nie, w ogóle. Miałem kilka razy styczność z telewizją, chociażby też z waszymi rozmłami. Nie no. chcę tutaj niczego Bracę. negować, ale o, chociażby prowadziliśmy coś takiego jak Dobranoc ATM. Mm. Nie mogę powiedzieć w jakiej Pamiętam, stacji to było. To było no. Ja tam byłem. Ja tam byłeś pucharzem, z... nie wiem po co. Super. No nie wiem, bo brałeś bo... wszystko. No, wiadomo, wiadomo. No, nie być być w żyłkach. No dobrze, prowadziłeś Dobranoc ATM, wiadomo w jakiej stacji i co? Tak. I rzeczywiście to jest kawał ciężkiej pracy. No oczywiście, I że żeby to. przekonać wszystkich do siebie i do swojej. No. Mogę wam wyznać szczerze, zrobiliśmy tam Wreszcie. cztery odcinki. Wreszcie, wszystko wcześniej ja to było wsią... wielutne bzdury. <laughs> zrobiliśmy cztery, tak dwa zostały chyba w ogóle nie wyemitowane, ale zrobiliśmy cztery. Z za każdym razem nam obiecywano, że to jest pilotowy odcinek, i potrzebujemy tylko jednego odcinka. Skończyło się na czterech pilotażowych odcinkach i dopiero przy ostatnim odcinku ekipa, operatorzy kamer nam powiedzieli, no my na początku w ogóle nie rozumieliśmy całego tego konceptu, ale. No chyba śmiesznie, ale może mieście. bordy nawet przecież były na mieście, z Hubertem Urbanem. Nie mówię, że później y, Mark, y, materiały reklamowe zawiodły. Mówię, że jeżeli nawet ludzie, z którymi my pracowaliśmy i nas kręcili, oni nie mieli z tego beki, to jak to ma się przejść? Pamiętaj, dalej? nie wszyscy ludzie wierzą, że gdy mówisz o waleniu konia, że chodzi ci o rolnictwo. No, no i to, o co chodzi z tymi ludźmi? Czym jest skok blok? Czym jest co? Skogblok? Co ty? ty mówiłeś o jakiejś Ale... takiej historii, że e, odbi ba Bawiliście się? Bawiliście. Skogblok? Skogblok, może? Kokblock może. Kokblock że... jest... się bawiliście? Na, na imprezach, tak? No? Ja już się boję. <noise> Jakie ty masz pytanie? Nie, mam pytanie. To cię takie, dręczy, Piotruś. <noise> robi... Nie będę z wami rozmawiał, kończę. E, chodzi o te e, żarty, które robiłeś kolegom, którzy mieli próby podrywania. A, to, to jest, jest Michał Kempy, jaka to jest Beka? No, Kępa... no o to się pytam o, o to przecież. Kok blokowania. Czy no to... nigdy nie słyszałeś? O... Powiedziałem co? Skok z... blok. <noise> z, z... No, kok kok blok. chodzi o to, żeby odsunąć konkurenta, zlikwidować zagrożenie. Dokładnie, ale no, tak. też chodzi o to, że jeżeli to komuś się powodzi. Sub. I na przykład odstępuję swoją przyszłą seksualną ofiarę. Przepraszam, ale u Michała Kempy tylko są seksualne ofiary. <grym> e... Wiemy, w jakim klubie przesiaduje. O, dokładnie. To wtedy wchodzi, wchodziłem na przykład na jego miejsce i próbowałem i nawet ze skutkiem niszczyłem mu tę krótką relację. Czy ty jeszcze masz flashbacki z dzieciństwa, jak oglądasz Pinktonów, czy już nie? Przecież to był żart, na Walka Nowaka. To <laughs> Chciałem, to nie sprawdzić. Do Chciałem sprawdzić, czy jesteś. Czy jesteś <laughs> Pan z mojej twórczości, super. Czy jesteś czujny, jeżeli chodzi o, o żarty na, na innych kolegów i żarty innych e, kolegów? Powiem Ci, że m, ja się trochę bałem tej rozmowy naszej dzisiaj, bo to już. Bo jakby... Boże, ja trochę też, bo jak tak słuchałem tych podcastów, to większość to jednak są Wasi, wasi koledzy. Ale my też się znamy e, z Tobą, my, tak jak znamy się z bardzo wieloma osobami i to są nasi znajomi, a nie kogoś. A... Rozumiesz? No, okay. no, więc... A Ty więcej niż przyjaciel, mniej niż kochanek. Wow, super, mm? ale upgrade. Mm? Ymm... Skokblok To się nazywa skokblok Powiedz mi jeszcze, bo, bo cytowaliśmy Kasię Piasecką, którą bardzo lubię yy, yy. Gdzie był cytat? No na początku, że jest stara także pamięta ludzi z banknotów Nie, to mnie cytowaliście Tak, chodzi o to, czy kobiety powinny Bo nawet jak patrzyliśmy ostatnio Na roast Pudziana, były tam dwie nasze koleżanki Między innymi Kasia i te żarty Jak latały w powietrzu, to ja miałem tak. wrażenie, że w Polsce Jakiś rodzaj Wybaczcie mi, drogie panie, ale rycerskości, przynajmniej nawet deklaratywnej, powoduje, że my się źle czujemy, jak siedzą kobiety, a tam latają najbardziej grube żarty, wiesz, na Popka, na Jurasa i tak dalej. Czy kobiety powinny, znaczy, powinny, uh -huh. powinny, kobiety powinny iść do, do, do stand-upu, powinny iść do roastów, powinny się zajmować takim rodzajem humoru? Po pierwsze, bardzo dziwne, że to jest pytanie w XXI wieku. No, ale ja boomer, to Ja Boomer, boomer. To ja za gość. Ja, ja mówię o pew... zauksele, go, zauksele. Ja mówię O pewnego rodzaju wrażliwości, która dotyczyła także tych dwóch kobiet. Bo ale wieder... wiesz, że one się zgodziły, one tam były i to są z ja była żona i... też się zgodziła i mało nie wymiotowała. żona <laughs> dzisiaj, on dzisiaj bo ja, ja podłączyłem się niestety pod ten hejt na twoją gdzie krzyczałem boomer, boomer. Ale żaden z gości tak nas nie obrażał i nam nie dokuczał w trakcie tego programu. Bo jesteście Bo... bardzo sympatyczni i myślę, że ludzie was się boją. I ty sobie pozwalasz na więcej za to. Tak. Dziękujemy ci, Sebastian. Naszym gościem był m, kiedyś król roastów, a po prostu zwykły ham. <laughs> Jednak wszystko, co próbowałem zanegować. Bardzo, bardzo ci dziękujemy. Ty jesteś teraz w trasie? Tak. Jestem bardzo... w trasie. Optima forma będzie nagrywka, a później ruszam z nowym materiałem. Mam autyzm, nie chcę zdradzać, czy mam autyzm. E, gdzie ludzie mogą znaleźć informacje na temat Twoich. Na Twoich social mediach? Na moich socialach, na kubilecik, jak się pisze Sebastian Rejent, tam na pewno można znaleźć bilety. Bardzo Ci dziękujemy za. Spotkanie, myślę, że widzimy się po raz ostatni w życiu. <śmiennie> 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 Żegnam. <śmiennie> na najlepsze rozmowy zapraszam Marka numer jeden na świecie w produkcji AGD Haier.